Niedawno zaczęliśmy omawiać książkę pod tytułem Okultyzm i Trzecia Rzesza, autorstwa Jeana Michaela Angeberta, w której znalazło się dużo odniesień, między innymi do niemieckich filozofów, takich jak Fryderyk Nietzsche, czy muzyków jak Richard Wagner. W poprzednim odcinku zajęliśmy się postacią Fryderyka Nietzschego i omówiliśmy ją dokładnie w nawiązaniu właśnie do tych ezoterycznych, okultystycznych odniesień, o których jest mowa w książce. W tym odcinku bierzemy do analizy Richarda Wagnera, zgodnie z poprzednią obietnicą. Wagner jest taką postacią, którą Fryderyk Nietzsche na początku admirował, ale później zaczął się był z nim skonfliktowany tak filozoficznie, chociaż być może to wszystko miało drugie dno. Sobie to wszystko mówiłem właśnie w tym odcinku. Witam serdecznie, to jest oczywiście Albert. Ja zachęcam do subskrypcji kanału oraz do wpłacania na zrzutkę. Linki do wszystkiego znajdą się w opisie i w przypiętym komentarzu. Moimi gośćmi są dzisiaj Bogumiłł Szojda. Witam Państwa bardzo serdecznie. I Michał Miodek. Również witam Państwa bardzo serdecznie. No, moje goście występowali już w naszym programie, ale przy różnych programach. Pierwszy raz mamy coś takiego, że jesteśmy tutaj w studio razem. No dobrze, myślę, że możemy zacząć. Zacznijmy może od Michała, który jest też fanem muzyki samego Wagnera. No, tak można powiedzieć. Ogólnie fanem muzyki klasycznej, gdzie Wagner miał swój wkład niezaprzeczalny. Natomiast czy bym był jakimś takim zapalonym fanem, bo mamy takich fanów, którzy są w stanie wyłożyć każde pieniądze i cały czas jakby się zapisywać na kolejne festiwale w Bayreuth. Jest taka duża grupa takich ludzi, czy robią to szczerze, czy robią to bardziej ze snobizmu, już trudno powiedzieć. Natomiast tak, można powiedzieć, że ogólnie lubię słuchać też muzyki Wagnera. A ty, jak to się odbył się, panu Bogumile, do tego? Bogumile, bo ty często zwracamy się do tego bezpośrednio. No, muzyka Wagnera mi osobiście bardzo się podoba. Pewne rzeczy, jak słucham, to wyciszają mnie, ale jak słucham Wagnera, to też zastanawiam się, jakie jest powiązanie z narodowym socjalizmem, bo miał wpływ oczywiście na tego największego arcyłotra, na Adolfa Hitlera. Też chciałbym powiedzieć, że ta muzyka, ona jest bardzo różna. To znaczy mamy bardzo takie subtelne fragmenty jego muzyki, jak chociażby początek preludium do Lohengrina, albo preludium do Tristana i Izoldy, co prawda ta muzyka jest bardzo emocjonalna. Kobiety w Bayreuth często płakały, kiedy właśnie była ta muzyka wykonywana. Ona się przewijała przez całość Tristana i Izoldy. Słynny akord tristanowski, który właśnie jest przypisywany Wagnerowi, aczkolwiek prawdopodobnie jednak Wagner go pożyczył wieczyście od swojego późniejszego teścia, jak można powiedzieć, Franciszka Ferenca, albo Franca w wersji niemieckiej Lista. Chociaż ja też znalazłem ślady tego akordu już w jednym z kwartetów Haydna, no ale można powiedzieć, że Wagner go na pewno rozpropagował. No i tak, a z drugiej strony mamy takie momenty w muzyce Wagnera, gdzie sekcja instrumentów dętych, blaszanych wychodzi na pierwszy plan i ewidentnie jest to taka bardzo wojenna muzyka, o czym świadczy chociażby to, że ten słynny cwał Walkirii, właśnie z trzeciego aktu Walkirii, został wykorzystany chociażby przez Francisa Forda Coppolę w czasie Apokalipsy w scenie... To jest bardzo właśnie ciekawe, że dużo osób wskazuje na to, że muzyka Wagnera bardzo mocno wpłynęła na muzykę filmową i sam sposób patrzenia na teatr i operę przez Wagnera właśnie też później inspirował takich twórców filmowych. Do tego jeszcze z pewnością przejdziemy. Jeszcze dokończymy się, byśmy przechodzili powoli do biografii. Tak, tak. Te kwestie muzyczne jeszcze później opiszemy. To właśnie u Francisa Forda Coppoli to jest w scenie nalotu takiego zrzucenia napalmu na wietnamską wioskę. I z tego co wiem, to też w kinematografii III Rzeszy, oczywiście z różnych względów, dzisiaj nie jest to tak bardzo znane,
nie są tak bardzo znane te filmy, ale tam też już w filmach z lat 40., kiedy jeszcze no już było wiadomo, że Niemcy przegrają wojnę, ale też w tych filmach propagandowych było co dla podniesienia ducha, ta muzyka była wykorzystana w ich filmach. Akurat w Cwał Walkirii, bo jeszcze będziemy pewnie później mówić o Uwerturze do Rienciego, która też miała swoje specjalne zastosowanie. No, a tak jeszcze tylko taka dygresja, że też będziemy mówić o takich kwestiach powiązań Wagnera z okultyzmem. No to i co do muzyki filmowej, to też duży wpływ, moim zdaniem, miał Gustav Holst, to był z kolei brytyjski kompozytor, który napisał cykl poematów symfonicznych Planety. I wydaje mi się, jak się słucha Planet, to można tam znaleźć po prostu kopalnię różnych takich charakterystycznych, późniejszych stylów muzyki hollywoodzkiej. Wydaje mi się, że jakby kilku, nie jeden, bo się zwykle mówi o Johnny Williamsie, ale nie tylko on, że kilku faktycznie takich bardziej znanych kompozytorów hollywoodzkich miało jakieś inspiracje albo po prostu zrzynki właśnie z tego cyklu tych poematów symfonicznych. I Planety, gdzie też te planety są rozumiane na sposób astrologiczny, czyli to się wiąże w pewnym sensie z okultyzmem, gnozą i tak dalej. No, jak widzimy w wielu dziełach Wagnera. A to akurat nie Wagner, to mówiłem no o Holście. No i w też był oczywiście tak, kierunkowa zresztą. Tak, tak. No, jeśli chodzi o pochodzenie Wagnera, to on się urodził w Lipsku, co ciekawe, się wychował w żydowskiej dzielnicy. Tak. To nie wiem właśnie, czy wiecie, z czego to wynika, że się wychował właśnie w żydowskiej dzielnicy. Czy tam to była dokładnie dzielnica żydowskich sprzedawców futer. I wynika to, no właśnie, czy to wynika z tego, to w sumie nie wiem, się zastanawiałem nad tym, ale to chodziło o tego jego ojczyma. No jego ojczymem był, bo w sumie bardzo młodo stracił ojca i mama wyszła drugi raz za mąż i drugi mąż nazywał się Ludwik Gaja, był Żydem z pochodzenia i wielu, to są takie pogłoski, twierdzi, że to on jest prawdziwym ojcem Wagnera. Może wyjaśnijmy dokładnie, jak to wyglądało. To znaczy, tutaj już mówisz, że on na pewno był Żydem. Nie mówię, są pogłoski. Są, że był Żydem, to są pogłoski. Że był ojcem. Że był ojcem, tak, ale ojcem chodzi o to, czy był Żydem, bo tu z kolei jego prawnuk mówi, że były takie podejrzenia, że mógł mieć żydowskie korzenie. Zresztą nawet Friedrich Nietzsche, który potem nie lubił Wagnera. Jeszcze już po śmierci Wagnera nawet tam pisał, że ten Geier, co znaczy, to się, on się pisał przez Y, to się pisze przez I, G, E, I, R, to znaczy sęp. Mówił, że to już niedaleko do orła, czyli Adler, co było typowym po niemiecku Adler, to jest orzeł, to jest takie typowe żydowskie nazwisko w tamtym czasie. Natomiast ojciec Wagnera, Friedrich Wagner, z ciekawostka, on był masonem. Natomiast Wagner nie miał za bardzo okazji go poznać, bo miał pół roku, kiedy on zmarł, chyba na jakąś chorobę weneryczną. I jego matka poślubiła przyjaciela rodziny, z którym się już wcześniej znała, właśnie tego Geiera. No i stąd właśnie się wzięły takie pogłoski, kto jest ojcem Wagnera. Zresztą też jest bardzo tajemnicza sprawa, bo Richard Wagner do bodajże 14 roku życia używał nazwiska swojego ojczyma. I zresztą cały czas, przez całe życie go bardzo dobrze wspominał, bardzo ciepło. Uważał, że to on zaszczepił w nim miłość do teatru. Jak potem tworzył swój herb, to też ten sęp się pojawił w tym herbie. Właśnie ten Geier, on zmarł, jak Wagner miał 7 lat i Wagner wtedy zaczynał się uczyć gry na fortepianie. I kiedy ten jego ojczym, bądź tam, może ojciec, tego nie wiemy, leżał na łożu śmierci, to za ścianą mały Wagner grał
takie miniatury fortepianowe, które jak na swój wiek wykonywał bardzo dobrze i ten ojczym to zauważył i go pochwalił, mówił, żeby szedł w tym kierunku. Natomiast można powiedzieć, że droga artystyczna Wagnera to jednak nie zaczęła się od muzyki, ale to też może powiemy za chwilę. No, może dodajmy, że Richard Wagner wspomina właśnie ojczyma bardzo fajnie. Mówi, że miał beztroskie dzieciństwo, tatunio mu wszystko załatwiał, nie wymagał, zostawiał mu wolną rękę. W związku z tym zaznacza również, że nie było żadnych nacisków, czyli ten ojciec, ten jego mąż drugi mąż matki, Geyer, jeśli był nawet Żydem, to na pewno nie praktykował religii żydowskiej, ani na zewnątrz nikt nie rozpoznawał, że może coś mieć wspólnego z religią mojżeszową. Okej, okay, no dobrze. Ja mam dalszy rysy Wagnera chciałbym opisać, który miał miejsce, gdy miał 20 lat, zaczynam studia i tak wchodzić w dorosłe życie, chyba że ktoś jeszcze chce się dodać do takiej wcześniejszej młodości. No ja bym właśnie dodał, że miał wtedy lat chyba 16, kiedy napisał swoje pierwsze dzieło dramatyczne. No właśnie, i on tutaj nie wychodzi od muzyki, gdzie faktycznie zachwycił się tam 9. symfonią Beethovena i tak dalej. Natomiast pierwsze co to... W ogóle taka anegdota. On najpierw zmarł kolega z jego klasy w szkole, kiedy on miał lat chyba 11 i było takie zadanie domowe polegające na tym, że tam każdy z uczniów miał napisać taki panegiryk, wierszyk na cześć tego zmarłego kolegi. No i że najlepszy z tych wierszy zostanie wydany drukiem. No i zgadnijcie, który z tych wierszy okazał się najlepszy. Jego. No właśnie, Wagnera. On to była, on oszalał wręcz na punkcie tego, że on musi mieć najlepszy wiersz tutaj. I robił wszystko, żeby tak się stało, no i faktycznie został potem wydany drukiem ten wiersz i jeszcze były jakieś tam poprawki przez tych nauczycieli tam wprowadzane. No i to go popchnęło, żeby potem pisać, już miał właśnie chyba około tych 16 lat, taką pięcioaktową sztukę, połączenie Hamleta, bym powiedział, i Romeo i Julii. To się nazywało Leopold i Adelaida. Gdzie pada w czasie całego jakby tego przedstawienia pada 42 trupy są. I do tego stopnia, że jest taka tam hekatomba tych bohaterów, że musi potem właśnie ich w jakiś sposób wskrzeszać, w sensie wykorzystuje ich duchy jako postaci. Ogólnie mnóstwo przemocy, mnóstwo właśnie krwawych, brutalnych scen. No i stwierdził, że to już mu się podoba. To tak powinno być, tylko że jeszcze czegoś brakuje. I stąd jego zainteresowanie muzyką, bo stwierdził, że trzeba do tego napisać muzykę. I zaczął do tego pisać muzykę, jako że szybko się zorientował, że nie za bardzo wie jak. No i zaczął się uczyć. Na własną rękę wypożyczył sobie właśnie i też w tajemnicy przed rodziną. Nie wiem, czym to było powodowane dokładnie, ta tajemnica przed rodziną. Natomiast pożyczył sobie od teścia, późniejszego teścia Roberta Schumana, ojca Klary Wieck, z jego biblioteki pożyczył sobie podręcznik, nie wiem, czy to do harmonii, czy no, do jakiegoś kontrapunktu, już teraz nie wiem dokładnie dlaczego, ale w każdym razie potrzebny mu do nauki właśnie kompozycji, no i nie oddawał tego podręcznika, no i zaczęły mu wskakiwać kolejne, można powiedzieć, kary finansowe i w końcu ten jego dług tak wzrósł, że zaczął mieć problemy z prawem i wtedy dopiero odtajnił przed swoją rodziną, że zajął się edukacją muzyczną, co było dla nich niemałym zdziwieniem, no i też nie widzieli w nim kogoś, kto by się miał takim czymś zajmować. Co do całej 9. symfonii, o której była mowa Beethovena, to też ona ma de facto taki przekaz masoński, spojrzymy na ten główny motyw. No.
Tak. O radości skrobogów, co każdy zna. No oczywiście wiadomo, że sama melodia i sam ten utwór ma te wartości muzyczne mimo tego, no, ale nie przypadkiem oczywiście akurat ten utwór stał się hymnem Unii Europejskiej, dlatego że no, to jest zgodne z pewnymi doktrynami, które były wyznawane przez innych twórców Unii Europejskiej, którzy no, też często no, zdarzali się niekiedy, że należeli do różnych organizacji masońskich, o czym zresztą pewnie będziemy mówić w innych odcinkach, o czym możecie więcej na przykład też w materiale Niemcy Bogumiła Szojdy się dowiedzieć. No dodajmy, że tekst napisał Schiller w 1804 roku, który podobnie jak i Wolfgang von Goethe należeli do masonerii. Ja bym jeszcze chciał dodać odnośnie osoby Wagnera. On się urodził 22 maja 1813 roku w Lipsku. Przypomnijmy, 5 miesięcy później pod Lipskiem ma miejsce Bitwa Narodów, gdzie zginie książę Poniatowski, odwrót Napoleona. Tam w Lipsku wtedy panował straszny głód i wielu ludzi umierało. To, że on jako niemowlę w ogóle przeżył, matka uważała jako cud, ale będzie przez całe życie bardzo wątły, jeśli chodzi o zdrowie. Ja słyszałem, że on był jakiś, u jego matką były jakieś cyganki, które mu wyobrażyło, że on będzie wielkim człowiekiem. Nie wiem, czy znacie taką anegdotę. Nie wiem, nie znam, natomiast właśnie, nie wiem, czy dokończyłem tą myśl, że dosyć tajemnicze jest to, że w wieku 14 lat zmienił nazwisko z Geier na Wagner. Czyli jakby wrócił do nazwiska swojego ojca, tego oficjalnego, bo tak mówię, to ojcostwo Geiera tutaj jest dyskusyjne. To znaczy nie zostało ani potwierdzone te pogłoski, ani nikt temu nie zaprzeczył. No i ten motyw takiego pytania o swoje własne pochodzenie pojawia się w Siegfriedzie, czyli w drugiej części trylogii Pierścień Nibelunga, to jest tetralogia powiedzmy, no jeżeli no Złoto Renu jest wiadomo prologiem, pierwsza część jest Walkiria, druga część Siegfried, trzecia część Zmierzch Bogów. I Siegfried pyta Mimego, Karła Nibelunga właśnie, który jest taką karykaturą Żyda, tak się przyjmuje w interpretacji, a teraz kim był mój ojciec? I Mime mu odpowiada tak opryskliwie: o ojcu nic nie wiem. Siegfried: ale matka rzekła ci imię? A Mime mówi: że zabił go ktoś, zdążyła mi rzec, bez matki ojca miałeś przymierość. Czyli ten Siegfried to jest też taka postać, która, no wiadomo, kto jest jego matką, wiadomo, że Sieglinda, natomiast o tym ojcu on nie wie i wychowuje go ktoś inny, ktoś, kto właśnie jest pewnego rodzaju karykaturą Żyda. No to jest bardzo ciekawe, warto brać pod uwagę te kwestie takie pewnych nieścisłości w biografii, albo nie tyle nieścisłości, co pewnych zagadek. No to zwracaliśmy uwagę także przy Fryderyku Nietzschem. No są takie osoby, które twierdzą, że no to jest jakiś głębszy spisek, w tym takim sensie, że później jakieś takie ważne funkcje artystyczne, później polityczne i tak dalej, to jakoś zajmują osoby, które są powiązane rodzinnie w jakiś sposób i my nie znamy do końca tych wszystkich powiązań rodzinnych, dlatego przynajmniej warto zwrócić na to uwagę. Nawet jak nie mam takich mocnych argumentów, które by coś takiego osoby sugerowały, no to warto się temu przyjrzeć. No w związku z tym ja też zwróciłem uwagę oczywiście na nazwisko Schumana, bo to pojawiło się Robert Schuman, bo by się pojawił taki sam twórca Unii Europejskiej, jeden z twórców Unii Europejskiej, tak samo miał na nazwisko. Tak, ale to mnie zaciekawiło, no ale to nie warto. Nie przyglądajmy się temu aż tak głęboko, no w każdym razie taka ciekawostka. Tak, no. No dobrze. W roku 1833 Wagner zaczął dzierżyć posadę kurmistrza w teatrze w Würzburgu. Nie jestem pewien, jak to miasto się... Würzburg, w Bawarii Północnej. I w tym samym roku skomponował swoją pierwszą kompletną operę, czyli Wróżki. Także po niemiecku jest... Tak, Wróżki. Tłumaczy się Boginki lub Wróżka, ale Diffie to jest Wróżka. Jest taka ciekawostka historyczna związana z tym dziełem, bo Wagner osobiście przekazał oryginalny rękopis królowi Bawarii Ludwikowi II i manuskrypt ten został później podarowany Adolfowi Hitlerowi i miał mieć on nawet go w swoim bunkrze i miał ten to wszystko miał spłonąć właśnie razem z wodzem III Rzeszy. Tak, i jeszcze był inny manuskrypt jego trzeciej opery Rienzi. Ale tak. Też wtedy miał go mieć w bunkrze.
tam też miał mieć, to tutaj może powiesz coś więcej, bo co on tam jeszcze w tym mógł A to może już przejdziemy na później może. I gdy będziemy właśnie następnie tak? Konkretnie o Hitlera, ale tu zostawmy to, skupmy się na tym wróżki czy boginki dziele, bo tu już też właśnie widać to odniesienie takie fascynacje takimi kwestiami tajemniczymi, ale też które można interpretować w sposób bardziej ezoteryczny. Z drugiej strony też takie były czasy, można powiedzieć, że takie różne baśniowe tematy były często podejmowane. Też trzeba pamiętać, że Wagner wtedy miał 20 lat. On patrzył przede wszystkim, on miał ogólnie przez większość życia miał problemy z pieniędzmi. Zobaczył, jak zarobić i to jakby go głównie motywowało. Właśnie szukał różnych tam posad dla siebie. Dopiero potem Ludwik II Bawarski zakończył ten etap w jego życiu, to znaczy właśnie etap ciągłego żebrania o pieniądze. Tutaj Wagner był strasznym naciągaczem, można powiedzieć. Wykorzystywał różnego rodzaju swoich przyjaciół do tego, żeby go cały czas wspierali finansowo. No a kiedy ktoś przestawał już mieć możliwości finansowe, to przestawał być też przyjacielem Wagnera. To też taka ciekawostka. No oczywiście można to mówić, że to tylko baśniowe rzeczy, ale widzimy, że dla takich osób jak Hitler to z jakiegoś powodu było ważne. No to też takie ciekawe, że właśnie mam tutaj Adolfa Hitlera, którego kojarzymy jako taką niezrównoważoną, agresywną postać. On ma właśnie dzieło wróżki w swoim dorobku, to jest dla niego najważniejsze. Tylko, że pytanie, czy dla tego samego dzieła, bo Rienzi miał dla niego znaczenie, to wiemy, bo sam o tym mówił, zresztą przytoczymy jego słowa. Natomiast wydaje mi się, że to bardziej było związane z samą osobą Wagnera, że to jest jakby taka osobista pamiątka po nim, a nie ze względu na to, dlatego że chociaż akurat Rienzi też się zalicza do tych trzech oper, które Wagner potem, można powiedzieć, odrzucił. To znaczy w Bayreuth ani wróżki, ani potem Liebenswort, czyli Zakaz miłości, taka komedyjka. Ani Rienzi nie są wystawiane. Czy Rienzi już był chyba w 2013 po pierwszy raz wystawiany, ale ogólnie nie jest to, nie wchodzi do tego kanonu dzieł Wagnera. On tego nie uznawał, bo te dzieła jeszcze były sprzeczne z jego wizją ogólnie utworu, dramatu muzycznego, z jego ideą, którą potem wprowadzał, Gesamtkunstwerku. Natomiast co do samego Rienziego, to Hans von Bülow miał powiedzieć, że to była najlepsza opera Meyerbeera. Ja bym chciał dodać odnośnie właśnie tego pojęcia wróżki. Przypomnijmy, że w tym samym czasie dwóch braci wydaje w Niemczech masowo baśnie i bajki. To są bracia Grimm. Oni pochodzą z Hesji. Ich wydawnictwo zaczęło właśnie wydawać bajki w okresie 1814 roku, kiedy przewaliły się wojska napoleońskie w Niemczech, była bieda, depresja, wyszły bajki. I mama Wagnera czytała mu jako dziecko bajki Grimmów. I nie jest wykluczone, że jemu to w psychice zostało. Miał do niego wielki wpływ. Poza tym też był bardzo zachwycony, jak wielu mu współczesnych, tymi takimi niemieckimi operami narodowymi typu Freischutz, Wolny Strzelec Karla Marii von Webera. Schubert też wtedy pisał coś podobnego, Fierabas. Takie właśnie historie, no właśnie, romantyczne właśnie, baśniowe, z elementami magii. Przecież w Wolnym Strzelcu jest wprost pakt z szatanem zawarty przez jednego z bohaterów. To jest okres romantyzmu. Tak, jakby to były takie nośne tematy. W Polsce wtedy też Mickiewicz pisze Dziady, czy na Litwie w sumie. No, powiedziałem, że takie były czasy. No czas czasami, ale oprócz tej takiej formy, to wiadomo, że w jakiejś epoce postromantycznej czy romantycznej pojawiają się te właśnie motywy baśniowe, to jest tu jeszcze coś więcej, to znaczy ta myśl, która właśnie będzie też obecna w innych ideologiach politycznych, to znaczy w tych wróżkach właśnie widzimy, że jest kontakt człowieka z tą sferą jakichś takich bytów, które są ponad światem materialnym,
No i człowiek w jakimś sensie po prostu zastępuje te byty swoją osobą. Po prostu dowiedzieć ten sam motyw, który będzie później obecny w innych dziełach Wagnera. No i filozoficznie właśnie widzimy to zastępowanie człowieka, że człowiek właśnie staje się tym nadczłowiekiem, że uzyskuje status, który był wcześniej zarezerwowany dla tych bytów, które miały taki charakter jakby duchowy. Więc filozoficznie to jest później obecne i to będzie oczywiście obecne też w takiej ezoterycznej myśli Adolfa Hitlera, którą sobie jeszcze mówiłem w następnym odcinku. No w każdym razie widzimy tutaj to wynikanie i się przenikanie tego głównego motywu nazwijmy to antropologicznego, bo to jest takie inne antropologiczne spojrzenie na człowieka, które właśnie później będzie obecne w jakimś komunizmie, w innej formie, w jakiejś formie w tym narodowym socjalizmie, ale jest też obecne w obecnym liberalizmie, zwłaszcza wśród takich elit, co zresztą możemy zaobserwować w mojej serii Dekoder Popkultury, gdzie często właśnie pokazuje, jak te elity obecnej, powiedzmy, takiej pseudokultury nawiązują do jakiegoś transhumanizmu, czyli też do takiej wizji, że człowiek nagle wchodzi na jakieś, powiedzmy, rewolucyjnie czy ewolucyjnie poziom wyżej. No i to było także obserwowalne właśnie w kulturze i w dziełach tworzonych przez Ryszarda Wagnera, no i oczywiście inne osoby za czasów Wagnera, między innymi właśnie Goethe, który też miał jakieś inspiracje różnokrzyżowcami i innymi nurtami ezoterycznymi. No także to jest tutaj obecne i na taki sposób patrzenia na człowieka. Tutaj z tego wynika, jest to moim zdaniem ważne, żeby w tym kontekście też to wszystko umiejscowić. No też nie sposób na pewno tutaj nie wspomnieć o roli masonerii, która wtedy jakby najbardziej była chyba rozwinięta w tamtym czasie, która też jakby starała się odciągnąć człowieka od religii właśnie w stronę różnych takich baśni po prostu. Więc to też dlatego powodzenie takich tematów w tamtym czasie. No oczywiście to będzie w różnej formie będzie odżywać, że na przykład właśnie tak jak wspominałem w tej kulturze lat 60. to odżyło w takiej formie inspiracji jakimiś psychodelicznymi stanami i stanami odmiennej świadomości, no i tak dalej. No ale tak samo Wagner, jak późniejsi, powiedzmy też artyści, był zaangażowany w politykę, mianowicie w lewicową politykę tamtych czasów, w jakieś ruchy socjalistyczne. No i to doprowadziło do tego, że gdy w Dreźnie wybuchły pewne zamieszki socjalistyczne, no to Wagner jakiś tak był z tym powiązany. Nie wiem, czy Bogusz mógłby coś tak, o tym mieć. W maju w 1848 roku uczestniczył w walkach ulicznych, budował barykady. To sprawiło, że naraził się panującym i musiał wtedy Niemcy opuścić. Ale wcześniej też na przykład był zafascynowany powstaniem listopadowym w Polsce. Witał jako młody człowiek wyjeżdżających z Polski do Francji powstańców, cieszył się z nimi i nawet napisał overturę Polonia. To znaczy z drugiej strony jego prawnuk Gottfried Wagner tutaj pisze, że jego udział w tych walkach ulicznych w Dreźnie był taki, że on właśnie nie budował tych barykad, on raczej siedział na jakiejś wieży i z tej wieży miał obserwować, co się dzieje, przekazywać jakby takie meldunki. Natomiast kiedy było wiadomo, że ta rewolucja tam upadnie, no to bardzo szybko się z tego Drezna ewakuował. On nawet nie był, tak mu też radził już jego wtedy przyjaciel Liszt. On nawet nie był podobno świadomy tego, że czekają go jakieś problemy z tego powodu. No potem musiał opuścić Niemcy, wiadomo. Natomiast ten sam człowiek, który tutaj był takim rewolucjonistą, przynajmniej takiego się wzorował, wtedy też powstała jego, rok później powstała jego, czy jakoś tak w tym czasie jego praca Sztuka i rewolucja. Ten sam człowiek potem stał się takim, można powiedzieć, nie wiem, Nizusem, jeżeli chodzi o różnych monarchów, zwłaszcza Ludwika II Bawarskiego, ale nie tylko. Też próbował uwieść swoją osobą kilku cesarzy właśnie, żeby finansowali jego różne pomysły. Tu może dodajmy, że musiał opuścić Prusy, ponieważ jeszcze nie było zjednoczenia Niemiec i Saksonia czy Saksonia-Anhalt to była część Prus, w związku z tym musiał opuścić Prusy, zaczął wyjechać do Bawarii czy do Wittenbergi czy do Szwajcarii i już było się bezpiecznym. Tak, i to nie był pierwszy raz, gdzie musiał uciekać, bo wcześniej już musiał uciekać z powodu długów. Z Królewca. Tak, z Królewca. Z Rygi. Tak, i ta podróż
pognanie wygód i też podróż przez Bałtyk statkiem do Francji sprawiła, że to była inspiracja dla jego takiego pierwszego uznanego w późniejszych czasach jego dzieła Latający Holender. No. Może dodajmy, że bardzo wcześnie się pierwszy raz ożenił, bo w wieku 23 lat, w 1836 roku, kiedy został dyrygentem w Królewcu. Ale ta jego pierwsza żona była rozrzutna, on nie chciał spełnić każde życzenie, no i dlatego szybko popadł w długi. I tak jak tu kolega powiedział, musiał uciekać, ale tymczasem przed wierzycielami. Właśnie znowu bym powiedział, że jego prawnuk Gottfried Wagner w książce, która tak bardzo rozlicza tą jego rodzinę, uważa, że wiele takich informacji na temat miny Wagner, ona się nazywała... Planer. Tak, ale już potem po mężu Wagner, ona się nazywała Christine Wilhelmine, sąd właśnie od tego drugiego imienia Wilhelmina, to zwali ją Minną. To wszystkie jakby takie historie, które mają w pewien sposób przedstawiać ją w złym świetle, to była późniejsza twórczość zarówno Richarda Wagnera, jak i Cosimy von Bülow, właśnie, która powstała w późniejszych czasach, a według Gottfrieda Wagnera, czyli jego prawnuka, to właśnie ta mina, to ona sobie sama miała odmawiać różnych rzeczy, a rozrzutny był sam Wagner. Zresztą można przez całą jego biografię, kiedy już mina Wagner nie żyła, można to też udowodnić, że faktycznie on był rozrzutny. Czyli podobnie jak Karol Marx. Tu już widzimy socjalistę. Kwestia tego, że... No, a ona była aktorką. Bardzo mi się spodobała. I Wagner tak z nią... Ale nie zamierzał się z nią jakby tutaj żenić. Nie zamierzał się na początku tak żenić. Dopiero do ożynku miało go skłonić to, że podobała się też innym. I on tutaj znowu musiał być, jak z tym wierszem, musiał być znowu najlepszy. I tak. Dlatego to była dla niego taka ambicja. No i mieli też dziecko, które niestety się nie narodziło, ponieważ kiedy on uciekał przed tymi wierzycielami, to wóz taki drabiniasty, którym w pewnym etapie podróży uciekali, to się wywrócił i ta mina Wagner, będąca w ciąży, po prostu wskutek tego upadku poroniła i już wtedy nie mogła mieć więcej dzieci od tego czasu. No, co do tych kwestii socjalistycznych, to warto też zwrócić uwagę, że on współpracował z takimi ważnymi osobami dla ruchów rewolucyjnych, między innymi z Michałem Bakuninem, czy z Ludwigiem Feuerbachem. To jest dość ciekawe, że na niego oddziaływały takie osoby, między innymi wcześniej jak Schopenhauer, czy Hegel, które akcentowały rolę takiego, no, w sposób dziwny, ale rozumiem, że wszystko ducha, że materialnie jest to duch, który porządkuje ten cały świat materialny. Natomiast Feuerbach całkowicie odrzucał, idąc w stronę materializmu, czyli tutaj współpracował, inspirował się osobami, które miały de facto sprzeczne poglądy, no ale w tamtej epoce było dużo takich paradoksów. To jest często zauważalne, że z jednej strony pojawia się ten właśnie jakiś duch absolutny, jak u Hegla, a z drugiej strony skrajny materializm i ci filozofowie i twórcy nawzajem się inspirują tego typu doktrynami i to jest jakby... Tak nawzajem się te doktryny przenikają. No to wynika z takich wcześniejszych błędów metafizycznych, które występują w tych wszystkich filozofach. Jak filozofia, że one wszystkie udają się sprowadzić do absurdu, więc wszystkie mogą mieć jakieś razem z siebie wynikać, dlatego że już z całej podstawy jest jakby taka w pewien sposób sprzeczna. No, ale nie będę do tego przechodził. To też właśnie bardziej byśmy mogli wykonać taką analizę filozoficzną, tylko chciałem zwrócić uwagę na takie sprzeczne źródła inspiracji. Ja też Karol Marx to się miał śmiać z Wagnera, z jego, nie tylko z Wagnera, ale z całego jego otoczenia, właśnie z Hansa von Bülowa, który pozwolił, żeby właśnie, no po prostu Wagner mu uwiódł żonę i on się temu biernie przyglądał i dalej uwielbiał Wagnera. Właśnie z Ferenca Lista, który przed parę lat przed śmiercią przyjął nawet święcenia kapłańskie, a tutaj pozwolił, żeby jego córka no właśnie zrobiła to, co zrobiła.
więc no, Marx właśnie był chyba, teraz chyba był w Bayreuth i właśnie ich widział wszystkich i właśnie sobie wtedy kpił z tego. Uważał, że to jest tak by przypominali mu jakichś takich cyrkowców, taką no tak, groteskę. No, no tak, ale Marx też był takim pasożytem naciągającym innych na pieniądze, głównie swoją żonę, swoich teściów. A to zrozumiałem, że Marx też lubi muzykę Wagnera, tak? Znaczy właśnie nie wiem, czy lubił muzykę Wagnera, ale bo nie znam teraz, nie znam do końca okoliczności, ale w każdym razie znam opinię jego o właśnie o Wagnerze i o tym całym, można powiedzieć, festiwalu w Bayreuth, o całej rodzinie Wagnera, gdzie tak można powiedzieć, no, no były takie dziwne sytuacje, no, że mamy tutaj samego Wagnera, jego żonę, którą ukradł Hansowi von Bülowowi, właśnie tego byłego rozwiedzionego z nią męża, który jednocześnie jest pełen uwielbienia dla tego Wagnera i jakby traktuje to jako takie konieczne cierpienie. Z drugiej strony mamy Liszta, czy też kompozytora, 2 lata tylko starszego od Wagnera, który jakby tutaj pokazuje swoje przywiązanie do religii katolickiej. On się też przyjaźnił z kilkoma papieżami, na pewno z Piusem IX. I no, a właśnie, a jednocześnie pozwala na takie coś. Znaczy, on, też dodam dla cele pewnego rodzaju wyjaśnienia, że List na początku się sprzeciwiał temu właśnie związkowi Wagnera ze swoją córką Cosimą. Zresztą ta córka Cosima też była nieślubną córką. No ale tak to potem wyglądało. W sensie Wagner miał tak silną osobowość, że faktycznie nawet ludzie, którymi on pogardzał, już mówię o Żydach, którzy dla niego pracowali, mimo tego, że on nimi pogardzał, to oni tak go wielbili, widzieli w nim takiego właśnie idola, można powiedzieć. No ja bym chciał dodać troszeczkę do tego tematu Marx. Marx, kiedy wybuchła komuna paryska, to przyjechał z Londynu do Paryża w 1870 roku. Pozostał tam. Dlaczego? Dlatego, że rewolucjoniści nieśli na sztandarach napisy Tod dem Gott, czyli zabić Boga. Oni nie walczyli o głównym mierze o lepszy byt, podwyżkę płac, tylko przeciwko religii. I to się strasznie spodobało Marksowi i w tym czasie poprosił nawet władze pruskie, bo miał zakaz przyjeżdżania do Prus, aby mu wydały list żelazny, żeby mógł przejechać na krzciny Liebknechta w 1871 roku. To jest tego gościa, który zginie razem z Różą Luksemburg w Berlinie w 1919 roku w styczniu. I Marksowi podobało się dzieło Wagnera Götterdämmerung. To jest tej tetralogii Ring des Nibelungen. Wagner zaczął go już w Szwajcarii. O tym już mówiono. Ale dokończył i wystawił dopiero potem. Dokończył w Dreźnie, wystawił go w Bayreuth. W związku z tym tu widzimy ten wątek Zmierzch Bogów. I to ciekawe, że też Marx do tego się odnosi. Czyli widzimy takie wspólne źródło Marxa i Hitlera. Socjaliści, to... właśnie. Sam Bakunin powiedział: Wir müssen den Teufel loslassen im Volk, czyli musimy wypuścić diabła do narodu. Czyli chcieli zamieszek. I Marksowi bardzo się to podobało, że koniec z Bogiem, przestańcie wierzyć w zabobony. I tu widzimy ten wątek. Tylko coś więcej, bo tu nie nawet tyle... To już jest ideologia, to już... Tak, tylko to jest, żeby zastąpić tą rolę Boga. To nawet nie jest to, żeby po prostu nie było Boga i żeby po prostu ludzie byli faktycznie, powiedzmy, wszyscy byli wyzwoleni szczęśliwi. Nie, to chodzi o to, żeby część ludzi de facto tak, zastąpiła tego Boga i tylko niektórzy właśnie. To jest właśnie widoczne w tej idei nad człowieka, nie? Która też jest tam naprawdę widoczna w tych... Przecież która... 5 dzieci od Marksa zmarło z głodu, bo nie dał im jeść, ale poszedł i pił cappuccino. Jechał do kasyna, na przykład do Monte Carlo. Natomiast udało mi się znaleźć teraz jeszcze cytat dokładnie Marksa, gdzie opisuje to właśnie, o czym mówiłem, czyli Wagnera i jego towarzystwo.
On porównał w liście do swojej córki... Której? Lenory? Jenny. Jenny, okej. Okay. On porównał to właśnie Wagnera i jego rodzinę do najprawdziwszej opery Offenbacha. Tak. Zewsząd męczą człowieka pytaniem, co pan sądzi o Wagnerze? Niezwykle to charakterystyczny dla tego niemiecko-pruskiego neofity i urzędowego muzyka Rzeszy. On, obok niego małżonka, rozwiedziona z Bilowem, obok rogacz Bilow, a wszyscy razem mieszkają zgodnie w Bayreuth razem z teściem Listem, przytulają się, całują, adorują i dobrze im tam. Poza tym człowiek się dziwi, że List jest katolickim mnichem, a Madame Wagner o imieniu Cosima jest jego naturalną córką ze związku z Madame Dagu. No przecież trudno wymyślić lepsze libretto dla Offenbacha niż ta rodzinka ze swoimi patriarchalnymi stosunkami. Zdarzenia dotyczące tej grupy ułożyłyby się doskonale w tetralogię podobną tej o Nibelungach. No faktycznie tak, można powiedzieć tak zjadliwie tutaj jest ta krytyka Marksa, no ale takie miał właśnie, no jak to powiedzieć, nawet zepsuty zegar czasami dwa razy pokazuje prawdę. To całą godzinę, tak. ale przecież Marx wcale nie był lepszy, jeśli chodzi o sprawy z kobietami. On przecież spłodził dziecko pozamałżeńskie. Przypomnijmy, ożenił się z Jenny von Westphalen, szlachcianką. Chociaż był zdolny, był adwokatem, ale jednak zawsze więcej wydawał niż zarabiał. I swoją żoną miał dużo dzieci, ale jeszcze zrobił dziecko swojej gosposi. I to ten syn nazywał się Fryderyk, urodził się 23 czerwca 1853 roku. I kiedy sprawa wyszła, że gosposia jest w ciąży, to poprosił swojego kumpla Fryderyka Engelsa, żeby on potwierdził ojcostwo. I dlatego się nazywał Fryderyk na imię. On umrze 29 stycznia 1929 roku. Jako furman będzie pracował. I kiedy będzie odwiedzał swojego ojca prawdziwego, przychodzi do matki, to ten nie pozwoli mu, wiedząc, że przychodzi jego syn, przejść przez główne wejście, taki był Marx, tylko kazał wejść wejściem dla służby. Sprawa wyszła dopiero, kiedy Stalin kazał zbadać te sprawy i znaleźli dowody, o, a tu szef rewolucji ma nieślubne dziecko. I te sprawy zostały jak na rozkaz Stalina ukryte, wyszło na jaw dopiero w latach 70. Anglicy też to teraz rozpracowali. No ciekawe. No to warto dodać, że w wyniku tych walk, które wybuchły w Dreźnie, spłynęła opera. Tak. To jest takie paradoksalne właśnie, że to są zamieszki takie anty też związane przeciwko całemu tego systemowi, który wtedy panował i płonie opera, a później też Wagner stawiał operę dzięki finansowaniu arystokratów. Tak. To znaczy, mówił to o teatrze w Bayreuth, który stawiał, prawda? Natomiast ten pożar opery drezdeńskiej, to był, Wagnerowi się to bardzo podobało. Bo on już wtedy, właśnie mówię, to były czasy, kiedy on pisał tą swoją taki traktat Sztuka i Rewolucja, gdzie on już wtedy gardził w pewien sposób tą klasyczną operą z tymi wszystkimi recytatywami, ariami. On uważał, że ta muzyka, ona za bardzo wychodzi na pierwszy plan, że ona tłamsi właśnie to słowo, że należy to zreformować, że to musi być bardziej naturalne i tak dalej. I dlatego ten pożar, to mu się bardzo podobało. I potem, kiedy jest pożar Walhalli, w Zmierzchu Bogów, temu też to się właśnie kojarzyło z tym, co wtedy widział w Dreźnie, jak opuszczał właśnie Drezno. Tak. I on sam właśnie tak, używał często tej metafory, że trzeba to spalić, tą operę. Tak? I tak jak miejsce, Nero, tak jak Nero podpalił Rzym. No, czy Neron podpalił Rzym, to jest inna kwestia. No, miał być... Był ale jako inspirację, pali się fajnie. Tak, natomiast Neron ewidentnie też mu się podobało, ten płonący Rzym się podobało. No, wykorzystał go jako inspirację do jednego ze swoich dzieł też. I to miało potem ściągnąć na niego podejrzenia, że miał w tym jakiś interes. Dzisiaj historycy w większości są zdania, że nie, że sam nawet, że sam Neron miał ucierpieć z tego powodu, że kolekcja jakichś jego
jakieś dzieło sztuki z Grecji, którą miał, też wtedy spłonęła. No, ale to już mniejsza z tym. Trzeba było w każdym razie na kogoś zwalić winę i to już wiemy na kogo. No i teraz tak bym to widział, że no, Wagnerowi się ten pożar podobał w każdym razie. No, Wagner pisał tak o sztuce i o swojej aktywności, jeśli chodzi o właśnie sztukę. Jestem marzeniem, ukojeniem, nadzieją cierpiących. Unicestwiam wszystko dookoła, a na mojej drodze wyrasta nowe życie z martwej skały. Chcę zburzyć do fundamentów porządek rzeczy, w którym żyjecie, gdyż pochodzi on z grzechu i jest zalążkiem, jego zalążkiem jest nędza, a owocem zbrodnia. To czyli widzimy, że no, Wagner ma naturalnie taką postawę rewolucyjną, to też widać w jego dziełach, więc nie w przypadkowy sposób się wiązał z tymi nurtami politycznie rewolucyjnymi, no ale taki sposób rewolucyjny podejścia do sztuki, że ta sztuka też jest jakimś cielesieniem absolutnej rewolucji przeciwko zastanemu światu, jest, będzie u niego obecny cały czas, także w późniejszych jego dziełach, właśnie kooperuje bardziej z tą klasą arystokratyczną w Niemczech, ale w rzeczywistości doktryna jest ta sama. No, to jest moim zdaniem politycznie też taki jeden z argumentów wielu, że już tamta elita polityczna, elita taka dawniej arystokratyczna, która już no, oczywiście coraz bardziej starczała, była de facto też przejęta przez różne kręgi, które starały się inspirować z jednej strony ruchy satelistyczne, a z drugiej strony infiltrować dawną monarchię. No i moim zdaniem w karierze Ryszarda Wagnera też to jest widoczne, że po prostu ta sama doktryna de facto była inspirowała ówczesnych arystokratów, jak i ówczesnych socjalistów, rewolucjonistów. I tak jeszcze może bym zacytował samego Wagnera, końcówkę właśnie sztuki rewolucji, która jest bardzo charakterystyczna. Sztuka tedy oraz jej instytucje, których pożądaną organizację tutaj bardzo tylko pobieżnie naszkicować zdołaliśmy, stać się mogą zwiastunami i wzorami wszystkich przyszłych instytucji gminnych. Duch łączący korporację artystyczną dla osiągnięcia rzeczywistych jej celów da się odnaleźć w każdym innym związku społecznym, który zdąża do pewnego godnego człowieka celu, gdyż całe nasze postępowanie społeczne w przyszłości, gdy wejdziemy na drogę prawą, powinno i może być natury czysto artystycznej, jedynie odpowiedniej dla szlachetnych uzdolnień człowieka. Jezus więc byłby nam był pokazał, iż my, ludzie, jesteśmy wszyscy równi i braćmi jesteśmy. Apollo zaś byłby na tym wielkim związku bratnim wycisnął piętno siły i piękności. Człowieka ze zwątpień we własną wartość doprowadził do świadomości jego najwyższej boskiej potęgi. Znieśmy zatem ołtarz przyszłości tak w życiu, jak i w żywej sztuce tym dwóm najwznioślejszym nauczycielom człowieczeństwa. Jezusowi, który za ludzkość cierpiał i Apollinowi, który ją do pełnego radości i dostojeństwa podniósł. No ciekawe. Ciekawa mieszanka, prawda? Tutaj... Tak, to takie charakterystyczne właśnie dla myślenia masońskiego podejścia, także już jeden taki, tak, też taki wątek. Też chcę właśnie wyjaśnić, że Wagner w historii ludzkości widział taki wzór społeczeństwa, które jest kierowane właśnie sztuką, widział w społeczeństwie starogreckim. Natomiast on uważał, że nie należy do tego wracać, tylko na podstawie tego zbudować coś nowego. No. Dlatego właśnie na przykład podejście do muzyki w Grecji raczej było inne. To znaczy też w Grecji też istniało takie podejścia, które tak samo jak Wagner chciał opierać tą muzykę w dużym stopniu na emocjach, ale dominującym sposobem patrzenia na muzykę w Grecji było jednak to, żeby ona zachowała tą harmonię i porządek, więc to jest trochę sprzeczne, to jest całkiem sposób inny patrzenia chyba na rzeczywistość. Znaczy... Ładno, ale też jest jakiś porządek jednak. To, w sensie, to jest już romantyzm, wiadomo, postromantyzm. Natomiast no, są pewnego rodzaju zasady tam dalej i tak dalej. Jemu chodziło bardziej o to, że całe życie społeczne było jakby przejęte sztuką, że ta sztuka, ona była też powiązana zresztą z kultem w starożytnej Grecji. Ona miała większe znaczenie dla całego jakby życia społecznego. Bardziej determinowała to życie społeczne i on chciał czegoś takiego jakby w czasach sobie współczesnych. Chciał coś takiego zbudować. No i w pewnym sensie jest już może nawet nie w samym Pierścieniu Nibelunga, ale w Parsifalu, gdzie on to już nazywał misterium scenicznym. Coś w tym, coś, jakieś zalążki tej myśli w praktyce już były. Tak? Tu może dodajmy, że właśnie Wagner uważał, że poprzez sztukę regenerują się zdrowe siły narodu. I ty już wspomniałeś Fryderyk Nietzsche, którego poznał Wagner w 1868 roku, później w Szwajcarii będą
bliżej, jeszcze bardziej się znali, był zafascynowany tą ideą, że poprzez sztukę, poprzez muzykę, poprzez literaturę odnawiają się zdrowe siły narodu. Ale kiedy Nietzsche zauważył, że to jednak nie funkcjonuje, to w 1876 roku odszedł, powiedział, nie, nie, tu musi być nowy człowiek. Bo trzeba jasno powiedzieć, Niemcy są romantyczni z jednej strony, a z drugiej strony są bardzo myślący technicznie, rozsądnie. I najlepsze określenie to jest chyba, Niemcy są jedną nogą na ziemi, a drugą są w świecie romantycznym i Nietzsche sam mówi, w Atlantydzie, czy w Hiperborei. I mów dalej. No dobrze, właśnie co do takich na przykład sposobów patrzenia na muzykę, on ich trochę zawarte w dziele, to się nazywa judaizm w muzyce. To jest ciekawe, że takie... Właśnie nie wiem, czy judaizm w muzyce, czy bardziej żydostwo w muzyce, judentum. Judentum, żydostwo. Tak. To... Judentum to jest żydostwo. Bo to było pewnie judaizmus, nie? To myślę, że to było jakieś złe tłumaczenie. Ale chodzi o żydostwo. To jest z angielskiego, więc... Tak. Żydostwo w muzyce i to były, nie wiem czy wiesz, ale były dwa wydania tego. Pierwsze Wagner napisał pod pseudonimem. I tutaj mam nawet uzasadnił, dlaczego pod pseudonimem. Tak. To poszukaj, ja może powiem. Właśnie w tym utworze wydanym w Lipsku w 1869 roku odmawia Żydom wszelkiego uzdolnienia artystycznego. Skutkiem tego, zdaniem Wagnera, nie mogą oni nawet oceniać jego utworów. O, mam. Tak, więc podpisał. Pierwszy raz to była taka broszura wydana na łamach jednej z gazet i było to pod pseudonimem K.Freigedank. Prawdopodobnie jako Karl Freigedank. Czyli wolne myśli, tak. Wolnomyśliciel. Freimaura. I tłumaczył, wyjaśnił, uwaga komu, listowi wyjaśniał, dlaczego użył pseudonimu. Użyłem pseudonimu nie z lęku, lecz by uniknąć sytuacji, w której Żydzi przeniosą te kwestie na sprawy czysto osobiste. Żywiłem długo skrywaną urazę wobec tej żydowskiej gospodarki i ta uraza jest niezbędna mojej naturze, jak krwi niezbędna jest wątroba. I też wyjaśnię, o co tutaj dokładnie mu chodzi. No, tak jak już wspomniałem, do czasu, aż poznał w 1864 roku Ludwika II bawarskiego, bajkowego, czy tam szalonego króla, to miał cały czas problemy finansowe, długi i tak dalej. No i nie widział przyczyny tyle w swojej rozrzutności, co właśnie w tej gospodarce, nad którą łapy położyli Żydzi i tak to jakby, no i ich dlatego nie lubił. Natomiast to jest też ciekawe, bo w tej pracy Żydostwo w muzyce, on nie skupia się tyle na tej żydowskiej finansjerze, co przede wszystkim obrywa od niego Felix Mendelssohn i Meyerbeer, rzekomo Meyerbeer, który był między innymi dyrektorem teatru właśnie w Dreźnie i który też działał w Operze Paryskiej. I to była taka, można powiedzieć, szycha w tamtych czasach. Tak można powiedzieć, król opery, król wielkiej opery, Grand Opera, który bardzo pomagał Wagnerowi właśnie, załatwiając mu różne prace, żeby miał po prostu pieniądze, pomagając mu wystawiać jego dzieła, chociażby właśnie Fliegender Holländer, latający Holender, albo Holender Tułacz, jak to się u nas tłumaczy różnie. Więc on bardzo dużo zawdzięczał de facto tamtym Żydom, których później tak mocno przeciwko nim wystąpił w tym dziele, więc tutaj można powiedzieć, ukazało się to, że jest po prostu niewdzięczny też, bo nawet właśnie skorzystał z ich jakby ze znajomości z nimi i tak dalej, z ich wpływów, a potem się od nich odwrócił. No tutaj jest taki pewien paradoks, to znaczy właśnie to jego doktryna, sposób patrzenia na tą sztukę, że ta sztuka jest czymś, co tak niszczy ten stary świat i buduje nowy, co było widoczne w tym fragmencie, który czytałem,
To jest w zasadzie takie podejście charakterystyczne dla tych późniejszych twórców sztuki współczesnej już, którzy często byli właśnie pochodzenia żydowskiego. A widzimy, że sposób patrzenia Wagnera na sztukę jest tutaj analogiczny. Też Wagner twierdził, że ci twórcy żydowscy zwykle tworzą swoją sztukę dlatego, że chcą zyskać popularność. I to jest główny cel ich działalności. No ale gdy spojrzymy na to, jak się rozwijało takie właśnie sztuka wywodząca się z Wagnera, między innymi ta muzyka filmowa, na którą Wagner też wpłynął, to właśnie było dzieło, znaczy element po prostu popkultury. No i sposób patrzenia na sztukę, tak jak zaprezentował Wagner, no z czasem się przeniósł też do popkultury, czy też do takiej formy muzyki, która właśnie bazuje tylko na tym, żeby zdobywać jakąś popularność w społeczeństwie, więc paradoksalnie sposób patrzenia Wagnera był, znaczy tożsamy z tym, co on tam krytykował w tym swoim dziele. Tak? Znaczy, no nie wiem, on to na przykład jednym z takich zarzutów było, że u Mendelssohna nie ma głębi, że te jego utwory są takie dosyć płytkie. No. Można powiedzieć, w pewien sposób można się czasami zgodzić, natomiast tutaj prawnuk, właśnie, jego prawnuk Gottfried Wagner, on tutaj uważa, że nie, że to są pewnego rodzaju takie krzywdzące opinie, takie stereotypy, które Wagner tam zawarł w tym swoim dziele, które jednak tak miały tak silny wpływ na społeczeństwo, no, głównie niemieckie, bo tam to byli głównie odbiorcy tego, że do dzisiaj to jakby te opinie na temat Mendelssohna, też na temat Meyerbera, jakby się ostały, tak? I Wagner też nie był tak, de facto jego muzyka nie jest jakaś bardzo subtelna, nie wydaje się bardzo subtelna, bardziej na tych takich emocjach gniewliwo-bojowych. To znaczy, no właśnie, jak już mówiłem, niekoniecznie, bo popatrz na tego Tristana i Isolde chciażby. Czy na Lohengrina, gdzie zresztą może zaraz będziemy też o tym mówić, ten początek, to preludium to ma wyrażać muzycznie tylko, gdzie jakby sekcja skrzypiec jest tam podzielona w takie cztery części, jak to aniołowie z nieba znoszą tego Graala na ziemię. Tam jednak u niego, głównie przez właśnie harmonię, jest w pewnym rodzaju dużo głębi. No na pewno jest to bardziej bogatsze harmonicznie wszystko, niż to było i u Mendelssohna, i u Meyerbera. On to ewidentnie to rozwinął. Więc można powiedzieć, dodał tej głębi. Natomiast to nie znaczy, że Mendelssohn, używając innych środków, czy Meyerber, jakby tego nie mieli. No a też... On później, te drugie wydanie Żydostwa w muzyce, to już był 1869 rok, 19 lat później, już pod własnym nazwiskiem i tam już był pod wpływem myśli tego francuskiego teoretyka, zaraz sobie przypomnę, jak on się nazywał. Gibo właśnie. Gobino, czy... No tak się to jakoś wypowiada. Ja zaraz znajdę dokładnie, bo tutaj Gobino, tak. I tutaj on... Którego Fritz... On był pod wielkim wrażeniem lektury jego pracy na temat właśnie rasy. I ta niechęć do Żydów, która wtedy była spowodowana albo zazdrością, bo też to jest niewykluczone właśnie wobec tych kolegów Meyerbera, Mendelssohna, który już wtedy nie żył, zresztą Mendelssohn, albo też frustracją ze względu na swoją sytuację finansową, to tutaj jeszcze do tego doszła ta teoria rasowa. No dobrze, to ja potem może jeszcze, bo tu mamy jeszcze fragment taki, gdzie on mówił o muzyce Gobino, ale to... No ta frustracja finansowa wiąże się na przykład z tym, kiedy musiał uciekać z Królewca, z Rygi do Francji w 1839 roku. Myślał, że przedstawi tam operę Rienzi, którą napisał właśnie będąc nad Bałtykiem. To go inspirowało, ciemności, księżyc, zachód i we Francji to w ogóle był niewypał. I we Francji przeżył biedę. Spotykał Berlioz, prawdopodobnie też i naszego Chopina. Widział popularność, salony, a on klepał biedę. Sam tego nigdy nie zapomniał, a żeby wątły, to wtedy sobie już do końca zepsuł żołądek
i został wegetarianinem. I tym wegetarianinem został nie tylko dlatego, że miał biedę, nie było go stać, ale on wtedy już był powoli masonem i bardzo się interesował kultem Katarów. Myśmy to w pierwszej części mówili i widać w jego twórczości nawiązanie do idei Katarów i Ducha Świętego. O, tu mam taki jeszcze fragment a propos tego Gobino. Miłosny duet Zygfryda i Brunhildy, właśnie w trzecim akcie Zygfryda, objaśnił tak. To jest muzyka Gobino, to jest rasa. Kto ma mi dać te dwie istoty, które wybuchają radością, kiedy się widzą? Cały świat tylko po to istnieje, by takie dwie istoty mogły się zobaczyć. Przypomnijmy, że Brunhilde była walkirią, ale... I ciotką. Tak, ale jeśli chodzi o fantazję, to była z mitologii niemieckiej, była córka Percivala, czyli była walkirią. To urzeknie Adolfa Hitlera, o której to już kolega mówił. Córką Wotana, tak? Tak. Tak. Jako walkirię. Tak. No. Czyli widzimy to ten motyw, że... Ten motyw Katarów jest bardzo ważny, bo o tym mówiliśmy także w przypadku Fryderyka Nietzschego, który także do tego nawiązywał. Oczywiście cała ta mitologia, w której obraca się Richard Wagner, to znaczy Święty Graal, Parsifal i tak dalej, to jest pokłosie też myślenia katarskiego, dlatego że ci twórcy, którzy tworzyli, rozwijali te mity, bo one istniały naprawdę już wcześniej w kulturze celtyckiej, nawet w okresie przedchrześcijańskim, bo one wynikają jeszcze z takich mitów przedchrześcijańskich, które później przyjmowały taką pewną symbolikę chrześcijańską. No i właśnie ci twórcy też byli związani z kataryzmem, którzy to później rozwijali w takiej formie już literackiej. No i oczywiście do tego Richard Wagner nawiązywał. A może do tego typu interpretacji jeszcze są dzieła, ogólnie przejdziemy potem, myślę. No dobrze. I co najpierw możemy przejść dalej z samą jego biografią, bo dalszym na pewno ważnym punktem jest dzieło opera i dramat, w którym on rozwija teorię dotyczącą właśnie, jak powinien wyglądać dramat muzyczny, czyli on dąży do tego, żeby zastąpić operę takim dramatem muzycznym. Może Michał by coś mógł powiedzieć więcej. No właśnie, to już, tak już wcześniej wspominałem, czyli co zastał Wagner. To była właśnie ta wielka opera francuska, Grand Opera, gdzie przede wszystkim było 5 aktów i były poszczególne numery w tej operze, to znaczy właśnie jakaś część recytatywu, jakaś aria. Każdy akt musiał być zwieńczony efektownym finałem. Dodatkowo w operze paryskiej jeszcze był wymagany obowiązkowy balet. Zresztą sam Wagner, pisząc Tannhäusera, pod Paryż dodał tam balet, oczywiście też łamiąc pewną konwencję, bo dał go zaraz na początku w tym Wenusburgu, więc tak można powiedzieć, w pewnym sensie zastosował się do tego regulaminu, a w pewnym sensie go ominął, jakby robiąc z baletu przedłużenie uwertury. I jemu się to nie podobało. On uważał, że tutaj przede wszystkim musi być wiarygodność tego, co się dzieje na scenie. Musi być przede wszystkim akcja najważniejsza, najważniejsze słowo. To wszystko musi być logiczne, bo tu trzeba się zgodzić z Wagnerem. Jak się tak przeanalizuje libretta oper, które wtedy powstawały, Donizettiego, właśnie nawet Meyerbera poniekąd, kto tam jeszcze pisał, na przykład Bellini, on już potem zmarł trochę wcześniej, w każdym razie, czy nawet Verdi, dużo było takich absurdów w tych fabułach, w tych librettach. Dużo jakichś sprzeczności logicznych, dużo banałów, jakieś takie wymuszone samobójstwa, żeby dodać dramatyzmu. No, ewidentnie można było to nazwać po prostu kiczem. No i Wagner, widząc taki, można powiedzieć, opłakany stan opery, stwierdził, że musi zrobić coś nowego. No ale czy mu się to udało? No to już Państwo sami ocencie. Czy na pewno jest większa spójnia między tekstem dramatu, librettem, a muzyką? Stąd właśnie on wszystko też w tej muzyce zaznaczał poszczególnymi motywami,
co doprowadził właśnie do perfekcji w Pierścieniu Nibelunga w swojej tetralogii. No, ale czy to też nie była z kolei kolejna taka pułapka, że w pewnym sensie zbyt ściśle podchodził do tej kwestii motywów? No, ale udało mu się ten Gesamtwerk, jak to mówią Niemcy. Gesamtkunstwerk, bo też połączył. Są różne opinie na ten temat, bo on uważał, że mu się udało. Natomiast czy faktycznie... No, wiemy, że gdyby wtedy już istniała kinematografia, to Wagner raczej by się wziął tutaj za ten Gesamtkunstwerk od tej strony. I też taki paradoks, Wagner no, Żydów nie lubił i to właśnie ze względów, tak mówię, eufemistycznie nie lubił, bo to różne miało, przybierało formy, czasami wręcz jakieś życzenie im zagłady. Natomiast jego, tak można powiedzieć, artystycznym spadkobiercą właśnie w kinematografii był Stanley Kubrick, o którym też tutaj nagrywaliśmy program w kontekście jego Odysei kosmicznej. No ale wszystkie libretta pisał sam, muzykę sam i jako reżyser scen tak samo sam. Tak. Także tu nie było żadnego kiczu. Natomiast no, był też krytykowany wtedy i jego zwolennikom, innym kompozytorom, jak na przykład Antonowi Brucknerowi, albo nawet Verdiemu, który akurat tutaj, no trudno się zgodzić z tymi zarzutami, ale właśnie zarzucano im wagneryzm, czyli właśnie odejście od takiej, można powiedzieć, takiego klasycznego spojrzenia w stronę jakiegoś niezrozumiałego wtedy nowatorstwa. Tak, ale udało mu się na przykład orkiestrę schować pod sceną, że ludzie słuchali muzyki, a na górze odbywały, tak, odbywały się sceny i gra świateł była bardzo ważna. To właściwie to faktycznie już tak zostało. To była tego, jak reforma Wagner, to, do przodu. Tak, to trzeba przyznać. Natomiast też z czego się śmiano, to z tych jego, z takich, nie wiem, jak to się nazywa fachowo, ale te heja, ho, jakieś tam jodłowanie. Aha, no nie, właśnie nie jodłowanie, to się nazywa dokładnie, uciekło mi teraz słowo, ale w każdym razie bardzo często faktycznie, jak się tak czyta tego libretta, to w każdym z tych 10 uznanych, powiedzmy, dramatów muzycznych, to tam to się pojawia. No ale długość tych też oper, no Ring des Nibelungen, jak się w całości by chciał słyszeć, 18 godzin. No nie, no może trochę przesadziłeś, ale tak koło 15, no tak. Zależnie od wykonania. Ja mam informację, że maksymalnie 18 godzin. To dzieło powstało trochę parę lat już po opublikowaniu o operze i dramacie w 1857. Czyli widzimy, że on wtedy wcielił... Znaczy w 1857 to chyba, chyba te pierwsze dwie części już były gotowe. To znaczy Złotorenu i Walkirian. Potem jeszcze dopisywał. Tak, tak. Potem jeszcze był Siegfried i Götterdämmerung. Tak, i zresztą też to była przyczyna jego konfliktu z Ludwikiem II Bawarskim, który nie chciał poczekać, aż będzie całość gotowa, tylko już od niego od razu wymagał, kupił od niego Złotorenu i Walkirian. Uregulował wszystkie jego długi. Tak, to też, ale zresztą Wagner kilkukrotnie miał sprzedawać te swoje dzieła różnym osobom. No. No widzimy to samo to dzieło, to też warto się trochę przyjrzeć treści. Odwołuje się do takiej mitologii germańskiej. No są te wszystkie postaci, pojawiają się walkirie, inne postacie, tym razem ze świata germańskiego. No jeszcze warto dodać przy okazji, że na przykład wcześniej było dzieło Lohengrin. Lohengrin. To jest nawiązanie też do legend arturiańskich, tyle że w wydaniu niemieckim. To znaczy niemieccy twórcy też się inspirowali tymi właśnie dziełami, tworzyli jakby swoje wersje i właśnie Lohengrin jest postacią... Lohengrin jest postacią wywodzącą się z niemieckich wersji legend arturiańskich. Tak, jest synem Parsifala. Tak. I tam jest jeszcze, występuje jako Parsifal. To jest tylko zmiana pisowni. Potem, tak, była właśnie zmiana. I sobie Wagner się zdecydował później już, jak pisał Parsifala, czyli swoje ostatnie dzieło, już przez S, tak, przez Z.
W Pierścieniu Nibelungów jest to odniesienie właśnie do tych dawnych mitów germańskich. No to można traktować tylko w taki sposób baśniowy, no ale widzimy, że to się zgadza z innymi poglądami Wagnera na te kwestie jakby duchowe, że jednak tu jest poszukiwanie jakichś innych tego źródeł niż takie czyste chrześcijaństwo, bo tak jak właśnie było wcześniej nawiązanie, łączenie jakiegoś Chrystusa z Apolinem i tego typu rzeczy, czyli widzimy, że to jest mimo wszystko jakieś formie poszukiwania duchowe, jakichś alternatywnych sposobów do wyrażania tych kwestii duchowych, także to dzieło z pewnością trzeba widzieć w tym kontekście. Ale pamiętasz jeszcze, jak ci mówiłem, że właśnie w tym Neudepalcie i Adelaide, czy tym jako pierwszym takim, kiedy miał 16 lat, tym pierwszym jego dramacie, tam położył trupem 42 bohaterów. Też u Wagnera było coś takiego, taki, można powiedzieć, taki fatalizm, taki byśmy powiedzieli dzisiaj nawet dekadentyzm, chęć właśnie zachwyt zagładą. Można powiedzieć, że zbawienie przez zagładę. Wręcz taki motyw też się tam pojawia. Więc ten świat tej mitologii germańskiej w zmierzchu bogów, to wszystko jednak się niszczy, to wszystko upada. Jest taka, można powiedzieć, wzniosła apokalipsa, gdzie na końcu pojawia się motyw zbawienia, czyli bo on też tam swoje motywy i w tej muzyce. To jest trochę zgodne z patrzeniem na te sprawy, które były na przykład w mitologii nordyckiej. Tam też w mitologii nordyckiej pojawia się koncepcja Ragnarok, czyli też tego zmierzchu bogów, gdzie dochodzi do takiej generalnej wojny pomiędzy różnego typu bóstwami, no i takiego unicestwienia wszechświata de facto. No tak. No i, natomiast ja bym jeszcze zwrócił uwagę, bo faktycznie te wszystkie takie nadprzyrodzone motywy pojawiają się w większości 9 na 10, bym powiedział, tych dramatów muzycznych Wagnera. Mówię o tych 10, czyli Tannhäuser, właśnie Lohengrin, potem Tetralogia, to mamy 4, jeszcze Tristan i Isolda, wcześniej Parsifal, Holender Tuacz, albo tam Latający Holender. Autobiografia jego. Tak, zresztą troszeczkę tam zmieniłem kolejność, bo to tak. Natomiast w 1868 roku, 21 czerwca, w Teatrze Narodowym w Monachium była premiera jednego z jego dramatów muzycznych, gdzie właśnie nie ma takich nadprzyrodzonych, przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie ma takich nadprzyrodzonych elementów. Chodzi mi tutaj o śpiewaków norymberskich. Też to była uwielbiana w III Rzeszy, uwielbiany bym raczej tak dramat muzyczny, już nie mówię, żeby nie powiedzieć opera, Wagner by się obraził. I tam głównym bohaterem jest Hans Sachs, który był postacią historyczną, był Meistersingerem, bo to jest Meistersinger, tak, czyli ci śpiewacy, to chodzi o mistrzowie śpiewów, bardziej tak to należałoby przetłumaczyć, no ale tak się jakoś przyjął w Polsce, że śpiewacy. I on był wielkim fanem lutra, jak można powiedzieć, i nazwał lutra wittenberskim słowikiem. Dokładnie zacytuję: Die Wittenbergische Nachtigall, die man jetzt hört überall. Tak, dobrze? Tak. Możesz przetłumaczyć? Nie, to jest słowik, którego teraz wszędzie słychać. Tak. Właśnie z Wittenbergi. No i później Wagner, i to jest wiersz, taki poemat prawdziwego Hansa Sachsa, postaci historycznej, który właśnie był tym Meistersingerem, był szewcem. To jest istotne, że też się zajmował takim rzemiosłem. I on poparł Lutra, zanim to zrobiła Rada Miasta Norymbergi. Więc w pewnym sensie początkowo on był takim właśnie, można powiedzieć, takim rewolucjonistą, buntownikiem, a potem, jak cała Norymberga zachwyciła się nowym reformatorem, no to on, że tak powiem, też na tym skorzystał. Był właśnie jako taką elitą tam w Norymberdze. I Wagner te jego słowa, które się zapisały w historii, ten poemat o lutrze, przerobił, i kiedy w piątej scenie trzeciego aktu śpiewaków norymberskich cały lud Norymbergi wyraża swój podziw dla Hansa Sachsa, to śpiewają coś takiego: Wacht auf, es neiet gen den Tag,
ich Herr singen in grünen Hack ein woniglische Nachtigall. Czyli obudź się, zbierz się świt, słyszę jak śpiewa w zielonym gaju ten jak to? Nachtigall. Ale woniglische to znaczy tak nie wiem, błogi tak. Słowik. Tak. No to jest powód, dlaczego Adolf Hitler umiejscowił w Norymberdze Reichsparteitage. Tak, i teraz jeszcze ciekawostka. To się odnosi bezpośrednio do tego. Ja i potem, ten okrzyk Wacht auf koresponduje z zawołaniem takim, jak to było? Deutschland erwache. SA i z NSDAP. Tak, tak. Czyli Niemcy, obudźcie się. Tak, przebudźcie się. I tak to było rozumiane. I też jak w Bayreuth to było chyba w 1924 roku wystawiane po 9-letniej przerwie spowodowanej I wojną światową, 100 lat temu to było dokładnie, no to wtedy wybuchły, jeszcze gdzie tam III Rzesza, 24 rok, wybuchły takie antysemickie, można powiedzieć, zamieszki. Tam paru Żydów zostało pobitych wtedy, co dla właśnie rodziny Wagnera, organizatorów tego festiwalu, było problemem, ponieważ z jednej strony oni, można właśnie przeczytać w tej książce Gottfrieda Wagnera, oni byli zachwyceni Wujkiem Wolfem, czyli Hitlerem. Z drugiej strony Żydzi finansowali ten festiwal w Bayreuth i nie chcieli sobie robić problemów, starali się to jakoś tak załatwić, tak wytłumaczyć te wybuchy, żeby na tym nie stracić. No i co to jeszcze co do Norymbergi i tego słowika norymberskiego, czyli Hansa Sachsa, tak można powiedzieć, który tak sławił Lutra. No, też się zastanawiam, dlaczego, bo nie tylko Wagner wziął go jako bohatera swojej, można powiedzieć, opery, dramatu muzycznego. Wcześniej zrobił to Albert Lortzing. W Polsce może nie jest tak bardzo znany jak w Niemczech, natomiast Lortzing już był ewidentnie masonem. Ty powiedziałeś, że Wagner był masonem. Ja natomiast nie znalazłem żadnego tak dowodu na to. Wydaje mi się, że charakter Wagnera no, był taki, że on chyba by nie pasował do żadnej z lóż, chociaż wiemy, że w Bayreuth była loża. Były. Więc może byś coś powiedział. Ja chciałbym teraz tylko nadmienić pojęcie grala, ponieważ tutaj Filip wspomniał o przekazie trubadurów w XII wieku, który płynął z Langwedocji od Katarów do Niemiec. Przynosili to trubadurzy, wędrowni muzycy. W Niemczech nazywali się Minnesingerzy. I taki jest dzieło Wolfram von Eschenbach, który to spisał. I kiedy Katarzy definiowali pojęcie grala jako to naczynie, z którego Pan Jezus pił podczas ostatniej wieczerzy i które Józef von Arymateja złapał krew podczas ukrzyżowania. Znamy to z Indiana Jones. Drugie znaczenie grala to jest wiedza. I stąd w Langwedocji w XI-XII wieku zdobywanie wiedzy to było to bóstwo. I tam to się nazywało La Gaia Scienza, czyli radosna nowina. I to będzie w dziele późniejsze Friedricha Nietzschego. I sam Friedrich Nietzsche będzie wyśmiewał, jak się już potem rozejdą z Wagnerem i nie będzie miał takiego podziwu do Martina Lutra, tylko będzie go nazywał apostołem chłopów, że ktoś, kto Lutra ma za coś wielkiego, to nic nie zrozumiał, ma mentalność chłopów. Natomiast niemiecka definicja grala, którą właśnie Wolfram von Eschenbach robi, to jest diament, który wypadł z korony Lucyfera i ma 144 kasety, czyli tak jest opiowany. I ta wersja, ta definicja grala przebija się w literaturze i w kulturze niemieckiej, również u Wagnera. I ona będzie miała wpływ później na Adolfa Hitlera i cały narodowy socjalizm.
No to warto na te kwestie z Butem w ogóle zwrócić uwagę, dlatego że w przypadku Lutra pojawiają się takie na przykład niesienia symboliczne, bo Luter wziął różę jako jeden ze swoich symboli. Też różokrzyżowcy w tamtym okresie pozytywnie później w późniejszym okresie pozytywnie wyrażali się o dziele Lutra, w takim sensie, że on daje im w jakimś stopniu wolność, mimo że jak się spojrzy na naukę różokrzyżowców i naukę Lutra, to jest niby przeciwieństwo w ogóle, dlatego że Luter mówił o jakby sola scriptura, że wszystko jest, było wcześniej zapisane, że my możemy tylko tę Biblię studiować, a w takiej gnozie typu różokrzyżowców jest mowa o wiedzy, że to jest przez wiedzą, czyli niby w zasadzie wszystko, że to jest sprzeczne podejście, ale w rzeczywistości widzimy jakąś inspirację wzajemną, no i też widzimy, że twórcy inspirują się zarazem jakimś Lutrem, a zarazem... No i właśnie co do nie ma żadnej wolnej woli, to też musi być. Tak, no i co do śpiewaków norymberskich i właśnie tym takim akcentem luterańskim no jest to, że zaraz po takim preludium, gdzie są te główne motywy zarysowane całego tego dramatu, mamy liturgię luterańską, mamy chorał protestancki, tak, w utworze Wagnera mamy ten czterogłosowy protestancki chorał na cześć świętego Jana Chrzciciela, ponieważ akcja zawiązuje się w Wigilię narodzenia świętego Jana Chrzciciela i cała akcja koncentruje się wokół konkursu piosenki rzemieślniczej, cechowej, tak można powiedzieć, konkurs piosenki cechowej, który właśnie odbywa się następnego dnia, 24 czerwca. No to możemy dodać, Wigilia świętego Jana to jest 23 czerwiec, a masoneria została założona 24 czerwca 1717 roku. Tak. Czyli tu nie ma żadnych przypadków. Ten 24 czerwca, ten narodzenie świętego Jana Chrzciciela ma dla masonerii faktycznie duże znaczenie. Oni mówili tak, to jest oczywiście wersja dla profanów, dla światowych, że święty Jan Chrzciciel miał być rzekomo ich patronem. Tak naprawdę chodzi o letnie przesilenie, właśnie, czyli najkrótsza noc, najdłuższy dzień i kult słońca z tym związany. No i też tutaj, że to jest piosenka cechowa, że tam ci Meisterzingerzy to oni są rzemieślnikami, są w jakimś cechu. No my wiemy, że masoneria też powstała z jednego z cechów, tak? Więc tutaj... Freimaura, wolnomularze. Tak, tu oczywiście mamy, akcja się dzieje gdzieś w połowie XVI wieku, powiedzmy tak, patrząc nawet na tego historycznego Hansa Sachsa. No a masoneria to ten dopiero później, 1717, ale już tutaj widać no takie chyba nieprzypadkowe jakieś podobieństwa. Tym Jana Chrzciciela można to interpretować, dlatego że w niektórych nurtach takich ezoterycznych mówi się, że Jan Chrzciciel miał być eseńczykiem, czyli tak jedną z grup, które funkcjonowały za czasów Chrystusa wśród Żydów. Interpretuje się, że ci eseńczycy byli niby taką grupą, która przekazywała jakąś rodzaju też wiedzę ezoteryczną, czyli byliby takimi swego rodzaju żydowskimi pitagorejczykami, którzy mieli jakąś też swoją wiedzę tajemną, swoje ryty tajemne i tak dalej. I Chrystus niby też był wtajemniczony właśnie w jakieś tajne doktryny esyńczyków. No i w takiej interpretacji Chrystus byłby po prostu jednym z jakichś wtajemniczonych w wcześniejszy nurt misteryjny, więc to jest, też tak mogło się pojawiać takie zupełnie inne rozumienie Chrystusa. Tak. No i ogólnie co do jeszcze śpiewaków norymberskich, tak już wspomniałem, tak fabuła kręci się wokół tego konkursu piosenki rzemieślniczej, gdzie Hans Sachs, który jest faktycznie już takim mistrzem tej piosenki, uczy Waltera, który no właśnie ma talent, powiedzmy, do improwizacji, do wymyślenia czegoś nowego, ale nie potrafi przyjąć tych reguł. No i Hans Sachs stara się jakoś mu pomóc, żeby ta jego nowa pieśń, którą on wymyślił, jednocześnie mogła oprzeć się na tych regułach. Chodzi o to, że stawką tutaj w tym konkursie jest nie tylko przyjęcie do tego cechu, ale też ręka Ewy Pogner, córki złotnika. Także jest ciekawy, właśnie ten złotnik przeznacza swoją rękę swojej córki dla zwycięzcy tego konkursu. Tutaj krytycy Wagnera często podają ten przykład, że to jest uprzedmiotowienie kobiet, że Wagner faktycznie w tych jego dziełach kobieta jest albo zwykle takim przedmiotem, albo jest zawsze niżej od mężczyzny. Zwykle się dla niego poświęca, umiera dla niego i tak
ten motyw się tam też pojawia. No i co jeszcze chciałem tu powiedzieć. W czasie premiery Śpiewaków Norymberskich pod batutą Hansa von Bülowa, to jest też właśnie taka przykra historia, że w tym samym czasie on się, czy tam rok później się rozwiódł z córką Lista, Cosimą von Bülow, która poślubiła potem w obrządku protestanckim Wagnera. Mimo, że była wychowana jako katoliczka. Tam, no, w każdym razie on tym dyrygował, a w orkiestrze grał na waltorni Franz Strauss, ojciec Richarda Straussa. I pewnego razu po 5 godzinach próby ten Franz Strauss zaczął przewodzić strajkowi orkiestry. Ze względu właśnie na te długie próby, bo Wagner cały czas tam, że on często był obecny na tych próbach, to premiera była w Monachium, w Teatrze Narodowym i on co chwilę miał jakieś swoje dygresje i przez to się przedłużało, a też te partie instrumentów dętych blaszanych były bardzo trudne do grania, no i właśnie to taka właściwie anegdota, że ojciec Richarda Straussa, kompozytora też skądinąd bardzo powiązanego z Fryderykiem Nietzsche, że tutaj dowodził tym strajkiem. No, a natomiast mimo tego strajku udało się wszystko wystawić, wszystko się udało. No i był to sukces, muszę powiedzieć. No niewątpliwie antysemityzm Wagnera wiąże się z osobą Martina Lutra. Wystarczy tylko przypomnieć najważniejsze dzieło Lutra z roku 1543 über Juden und ihren Lügen, czyli o Żydach i ich kłamstwach. Czyli widzimy, że inspiracje do postawy, jaką w stosunku do Żydów miał Wagner, brały się od Lutra. I dlatego, obserwując to zjawisko, patrzący z boku, Nietzsche powiedział: Luter to jest prorok chłopów i ich apostoł. Jak można go słuchać i przenosić to w życie? Poza tym Nietzsche widział, że Wagner jest wegetarianinem, zwraca uwagę na to, co je. Nietzsche też uważa, ale mówi: mięso, kiełbaska to mi smakuje. Jeśli ktoś nie chce, to niech nie je. Adolf Hitler natomiast uważał, że poprzez dietę i kulturę niemiecką regeneruje się siły witalne. Kiedy w bunkrze będzie siedział i czekał już na zakończenie, to co sobie będzie puszczał? Właśnie Wagnera, Die Götterdämmerung, czyli zmierzch bogów. Bo cały czas myślał, że kiedy usuniemy już bogów z naszego życia, to stworzymy człowieka Boga. I myślał, że o nim jest, już to wszystko uwierzył. Natomiast przypisywanie Wagnerowi jakichś tam faszystowskich czy nazistowskich cech, moim zdaniem to już jest przesada, dlatego że on żył dużo przed Hitlerem. Ale tak samo powiedziałeś o tym antysemityzmie Lutra. On wydaje mi się, że też miał inne przyczyny niż późniejszy antysemityzm Wagnera i Hitlera, też Chamberlaina, czyli można powiedzieć zięcia Wagnera, tak? Paradoksem tego wszystkiego jest to, że jak spojrzymy na działania polityczne, efekt działań tych wszystkich antysemitów, to się okaże, że to raczej sprzyja rozwojowi tych wszystkich doświadczeń, który mówi, przewodnią rolę mają ci wszyscy, powiedzmy, handlarze pochodzenia właśnie żydowskiego. Tak samo było za czasów luterańskich, te wszystkie rewolucje, zmiany, które miały wtedy miejsce, doprowadziły tylko do tego, że coraz większą rolę polityczną przejmowały jakieś takie rody pochodzenia żydowskiego. Tak samo było i wojnie światowej. No, to zostawmy, bo to taka ciekawostka, nie? No, na tym się w każdym razie też warto zastanowić. No dobrze, w roku 59 Wagner przeniósł się do Anglii i też podróżował po Paryżu. Tam był wystawiony też Tannhäuser, to się skończyło raczej fiaskiem. Nie wiem, czy... Tak, to się zgadza. W Paryżu poznał też poetę Charlesa Baudelaire'a. To jest też taki trochę związany z gnostycyzmem, dlatego że Baudelaire, autor Kwiatów Zła, też często się odnosił właśnie do takiego sposobu patrzenia na świat trochę ezoterycznego. Na przykład jak spojrzymy na jego dzieło, które nazywa się Litania do Szatana. To dzieło kończy się takim zwrotem, gdzie on tam chwała, jest jakaś anotacja do szatana i później
który tam pokonany tkwi w domowniczeniu, pozwól, niech ma dusza spocznie z tobą w cieniu, drzewa wiedzy, gdy swe konary rozwinie, jak sklepienie kościoła, który nie przeminie. Czyli widzimy, że w jego sposobie patrzenia jest najważniejsza ta wiedza, która staje się tym kościołem, który nie przeminie, to znaczy wiedza przez rozumienie gnoza, co wynika jasno z kontekstu. No, czyli też widzimy, że w świecie artystycznym, w którym funkcjonował Wagner, tego typu odniesienia były jakimś normą. No, gnoza odrzuca boskość Jezusa. W związku z tym wcale się nie dziwię, że ta gnoza, która powiedzmy już od III wieku, od Maniego, przez średniowiecze, poprzez Katarów, dotarła do Niemiec. Otóż Niemcy bardzo chętnie to przyjęli. Ten sposób patrzenia na Pismo Święte, na postać Jezusa. Odrzucali jego boskość. Uważali, że jest tylko duchem. Przecież wielu nawet uważało, że Jezus nigdy nie posiadał ciała, tylko był apostołem, był duchem, bo ciało jest grzeszne, jest złe. No dobrze, to myślę, że to jest, można by mówić, gnozy jeszcze w wielu innych odcinkach. Tak. To przejdźmy dalej. Nie wiem, czy tam tego okresu jeszcze coś dodać. Bo nie. Już, Tannhäuser to też rzeczywiście, nie wiem, czy wiecie, to jest z jednej strony mamy tutaj chrześcijański świat i też jest konkurs, teraz w ogóle ciekawy, konkurs piosenki, zresztą śpiewacy norymberscy, o których wspominałem, to była komedia, a Tannhäuser to jest tragedia i Wagner tak patrzał właśnie po grecku, że po tragedii następuje komedia i tak to miał taki zamysł właśnie, żeby to połączyć. Właśnie na tej zasadzie tego greckiego podziału tragedia, komedia. No, natomiast główny bohater jest tam rozdarty pomiędzy miłością taką właśnie bardziej duchową do pobożnej Elżbiety właśnie z tego świata chrześcijańskiego, rycerskiego i tak dalej, a z drugiej strony między tą miłością cielesną związaną z Wenus. Akcja zaczyna się w Wenusburgu, Góra Wenus, tak? W Turyngii. I tam on jest jakby rozdarty między tymi światami. To w pewnym sensie to są też takie odniesienia agnostyckie, bo tu mamy właśnie tę materię walczącą z duchem. Sama postać Wenus, to oczywiście kojarzymy z mitologią grecką, natomiast postać Wenus pojawia się również w takich misteriach gnostyckich. I gdy spojrzymy na takie ezoteryczne dzieła, typu na przykład z ezoteryzmu islamskiego jest Księga Podróżnicy najbardziej szlachetnego miejsca, no to kulminacyjnym elementem tego jest właśnie związek z tą, powiedzmy, rytualną jakieś tam gody z Wenus. Tak samo jest w książce alchemicznej gody Krystiana Różokrzyża, czyli kanoniczne dzieło dla różokrzyżowców, gdzie też właśnie kulminacyjnym momentem jest ten związek podmiotu lirycznego tego utworu z Wenus. Także Wenus także w takim kontekście występuje. No, także właśnie Tannhäuser to jest taka postać chrześcijańskiego rycerza, który jest rozdarty między właśnie ideałem chrześcijańskim, a tym ideałem, czy tam właśnie nie ideałem, tym pokusą ciągłą. I on ulega tej pokusie. No. No właśnie, chcę interpretować. Tak? To właśnie. Ja może tutaj wspomnę o encyklice Ojca Świętego Benedykta XVI. Pierwszym jako papież napisał Deus Caritas Est, Bóg jest miłością. Pisaną w Boże Narodzenie 2005, wydaną w 2006, gdzie nawet znajduje miejsce Fryderyk Nietzsche, który pisze, że chrześcijaństwo zwichrowało zdrowy stosunek do erosu, bo chrześcijaństwo rozróżnia trzy rodzaje miłości, czyli eros, tą cielesną, filiak do rodzeństwa, do dzieci i agapę, czyli miłość, na którą nie zasłużyliśmy, jaką Bóg nas obdarzył i kocha bez względu na to, jaką jesteśmy. I tutaj w tym Tannhäuser, o którym piszesz, o tej walce, to jest walka między tą miłością, na którą nie zasłużyliśmy, taką boską, a cielesną, czyli eros. I Hitler, żeby już tu znowu być, na niego miał to straszny wpływ. On miał pewien stosunek, jakby to nazwać, nie do końca wyjaśniony do kobiet, ale z Ewą Braun ją kochał w tym sensie takim agape, czyli
odrzucał jakiekolwiek cielesne kontakty, kochał ją jak rycerz średniowieczny, swoją damę wybraną, marzył o nią, ale nie marnował sił na kontakty cielesne. No, to też może mieć związek z tym podejściem katarskim. Tak, ja się mówię, to jest kontynuacja tego. Kontakty z kobietami, tak samo jedzenie mięsa, to wszystko psuje i ducha, ale też oni też patrzyli bardziej cieleśnie, że to rasę psuje. I tak. No dlatego ci perfekti, ci najlepsi, ci czyści, nie mieli żadnych żon, ani dzieci, ale lud Boży mógł mieć. I z tego się wyłaniali następni. Na przykład w alchemii pojawia się koncepcja wyższego centrum seksualnego. W alchemii jest coś takiego, że człowiek jest podzielony na pewne centra, które muszą funkcjonować razem, żeby produkować wyższe centra, no i w konsekwencji jakieś takie ciało, stronę, które ma człowiek wyprodukować. No i pojawia się koncepcja wyższego centrum seksualnego, czyli na przykład to niższe centrum seksualne, zwłaszcza jakieś takie właśnie nasze doświadczenia, ale jest jakieś wyższe centrum seksualne, czyli jakiś związek między seksualnością a duchowością. Także na to też może być rozumiane w takim kontekście. I tutaj właśnie Fryderyk Nietzsche dziwił się, dlaczego Richard Wagner, który pisze komponuje Tannhäuser, to rozdarcie, jakie bohater ma między miłością duchową do Wenus, a kontaktami cielesnymi, kiedy do w życiu... To była ta cielesna, do Elżbiety jest ta duchowa. Tak, kiedy w życiu prywatnym on miał pełno afer. Choćby tak, jak tu kolega mówił z córką Lista, Cosimą, von Bülow. Tak, wcześniej jeszcze. Czyli co innego, powiedzmy, pisał, komponował, tak. No to nie pokrywało się z jego życiem faktycznym. Jeszcze tam Mathilde Wesendonck. Ach, co to było dopiero? Przepraszam, żony kupca, handlarza jedwabiem, Otto Wesendonka, gdzie on go gościł u siebie w Szwajcarii, on to miał jakieś romanse właśnie. Ona też była poetką, Wagner pisał do jej wierszy muzykę, przerabiał te wiersze na pieśni, a potem te pieśni z kolei stanowiły podstawę Trystana i Izoldy. Czyli Wagner to, co głosił, to, co tworzył, nie zawsze w jego życiu prywatnym żył. Ale tam też jako wzór. Tam też mamy w Trystanie i Izoldzie, o której też będziemy pewnie zaraz trochę więcej mówić, tam Tristan umiera i Izolda też umiera z miłości do niego. Jest tam, to się nazywa fachowo te Liebestod właśnie. Ta muzyka taka, jakby, która tam jest, bardzo emocjonalna, która miała potężny wpływ ma do dzisiaj na odbiorców, taka wręcz hipnotyczna w sensie, tak odbierająca takie trzeźwe myślenie. Ona jeszcze bardziej podkreśla to, o co chodzi tutaj Wagnerowi, czyli że znowu przez zagładę, przez śmierć, przez to wszystko oni osiągają takie w jego sposób rozumiane zbawienie, tak? Wyższy stopień rozwoju. Tak. Jeśli chodzi o samego Tristana i Izoldę, możemy w sumie do tego przejść, no to analizując w ogóle jeden tekst, tam autor starał się wykazywać, że Wagner mimo wszystko nie miał związku z masoneriem i tam daje takie zdanie na przykład, że przykład, że Tristan i Izolda to jest takie dzieło, gdzie niby nie ma takich odniesień, bo to już nie jest jakieś nawiązanie do arturianizmu i tego typu rzeczy, jako dowód, że inny temat on również poruszał. No to jest nieprawda pod takim względem, że Tristan sam był według legend też jednym z rycerzy. To jest mało znany fakt, że miał być też jednym z rycerzy Artura, po pierwsze, a po drugie Tristan i Izolda nawiązuje do tych samych ezoterycznych nurtów. No i od razu czytając Tristana i Izoldę po raz pierwszy, jeszcze w młodości, to wtedy też się interesowałem takimi kwestiami, jak właśnie jakaś alchemia, gnoza i tak dalej, no to od razu zwróciłem uwagę, że tam jest przemycony taki sposób alchemiczny patrzenie na rzeczywistość i to jest ten związek z tą kobietą, która jest tam przedstawiona, z Izoldą, jest oczywiście też, ma też taki charakter bardziej alchemiczny i to wszystko symboliczne, a nie czysto romantyczne. No także tu i tutaj są takie odniesienia oczywiście widoczne. No ja bym chciał zwrócić uwagę, że Wolfram von Eschenbach był templariuszem. W związku z tym widzimy też to połączenie templariuszy, którzy przywieźli gnozę z Ziemi Świętej podczas wypraw krzyżowych. Tą wiedzę przejęli Katarzy.
Tak, oni byli właśnie, to było jeden z oskarżeń. Tak, dokładnie. Juszy, właśnie tej podejście, które potem też masoneria przejęła. No, co nie znaczy, jak to też biskup Pelczar zaznacza, że to nie znaczy, że masoneria pochodziła bezpośrednio od zakonu templariuszy, że te podobieństwa między nimi, no, nie da się temu zaprzeczyć, ale... Ale dobrze jest o tym wiedzieć. Tak, natomiast też no, nie można zbyt szybko jakichś pochopnych wniosków wyciągać. No, bo nikt nie był znany w Europie i różne tego i różne herezje też były znane już wcześniej, w filozofach tak. Wcześniejszym, także to nie jest tylko tak... To już X wiek, oczywiście. Znamy. Ale w Niemczech padł na bardzo żyzną glebę. U nas się to nie przyjęło, a w Niemczech tak. I to się skończy w XX wieku w nazizmie. Czy możemy kombinować, ale akurat w Niemczech... Takim skrajnym przejawem, no, bo moim zdaniem współczesna taka kultura też jest przesadzona w tych różnych... No, jest przebarwienie. Odniesieniami. Tak. Jesteśmy dopiero, rozumiem, na etapie, gdzie Wagner skomponował Tannhäusera. Trzeba też wspomnieć, że były dwie wersje. Są dwie wersje, drezdeńska, paryska. No i co dalej? No, chciałem przejść do okresu, gdy on przez te zamieszki, które wspominaliśmy w Dreźnie, miał zakaz przyjeżdżenia do Niemiec. Jak to do końca wyglądało? Wtedy jeszcze Niemcy... Do Prus! Właśnie, to musi precyzyjnie być. Do Prus. W jakimś artykule spotykałem się z pojęciem Niemcy i mi się to rozkojarzyło, że taki błąd historyczny chyba był, przecież wtedy Niemcy nie były. Niemcy, wiesz, nie, bo podobnie było zresztą z Fryderykiem Nietzsche, który zrzekł się obywatelstwa, ale obywatelstwa Prus, bo on miał stosunek negatywny do pruskiego militaryzmu. I ponieważ Prusy to było taki dywan rozsiany w Niemczech wtedy, że trzeba było po prostu jako obywatel uważać, czy jest się pod jurysdykcją Prus, czy nie. A to on do Bawarii przyjechał, właśnie to mnie tak zostawiło, bo to czytam materiał, nie jestem pewien, czy tam jest wszystko wyjaśnione. On później tam... Tak, Bawaria już była królestwem, już była inna jurysdykcja. I, ale nie było, że niby tam został zdjęty z niego w 1862 zakaz przyjazdu. Tak. Okay. Amnestię ogłosił król bawarski. No. Bo Ludwik II Bawarski żył w konflikcie z Bismarkiem, w ogóle z Prusakami, prowadził własną politykę i często robił takie rzeczy, że powiedział, wy tam sobie możecie w Berlinie mówić, co chce, a ja swoje. Zresztą nie uczestniczył, nie popierał walki przeciwko Austrii w 1866, później wyprawy na Francję w 1870. Był przeciwny zjednoczeniu Niemiec pod Berłem Prus, bo stwierdził, że dla Niemców to się źle skończy. No i tak to leciało. Wystarczyło z Prus wyjechać do Bawarii, już się było wolne. Tam wtedy Richard Wagner zaczął mieć dobre stosunki z królem Ludwikiem II. To był młody król, który miał mieć skłonności homoseksualne zresztą. Tak, i Wagner też to wykorzystywał, bo on miał skłonności, natomiast był katolikiem i jakby nie... czy nie wiem, ale w każdym razie nie chciał, że tak powiem, być praktykującym homoseksualistą i jakby Wagner go pocieszał w ten sposób, że popatrz, masz takie skłonności, ale tutaj panujesz nad sobą, to jest jakby to, ta twoja miłość jest jakby bardziej przez to wzniosła. Tak go właśnie też pocieszał. Tak, i mając świadomość tego, że może też sam Wagner w jakiś sposób, nie tylko jako artysta, ale też może w jakiś inny sposób się mu podobał, no, Wagner to wykorzystywał. W każdym razie od spotkania Ludwika II Bawarskiego i pierwszej wypłaty od niego zaraz chyba następnego dnia, no, skończyły się wszystkie problemy finansowe Wagnera. Tak, i wtedy też udało się zrealizować taki projekt Wagnera, to znaczy budował właśnie tej opery w Beirut. W Bayreuth. Bayreuth. Znaczy to opera, no Wagner by się obraził. To był teatr. Tak, Spielhaus. Spielhaus właśnie. Spielhaus może. Dongier. Tak, i obok jeszcze Wagner sobie wybudował willę Manfred. Tam miejsce właśnie spokoju. Ta willa nie przetrwała, że została zniszczona w wyniku bombardowania pod koniec II wojny światowej.
No i właśnie Ludwik II Bawarski pomógł w wystawieniu Tristana i Izoldy i później właśnie wszystkich, właściwie wszystkich późniejszych dzieł Wagnera. Czyli od też poprzez Nibelungi, Śpiewaków Nurymberskich do ostatniego jego dzieła Parsifala. No dobrze, jeśli chodzi o biografię, to jest tyle, ile ja już przygotowałem. Jeśli masz, chcecie coś dodać, to jest, możemy to jeszcze zrobić. Później mam jeszcze parę cytatów z niczego na temat Wagnera, które możemy omówić i już później takie też argumenty za tym, że Wagner był masonem. No mówi, tak można powiedzieć, że wtedy też mniej więcej zaczął się jego romans z Cosimą von Bülow, która była żoną Hansa von Bülowa, czyli takiego dyrygenta, pianisty. Wybitnego pianisty, zresztą Piotr Czajkowski dedykował mu swój pierwszy koncert fortepianowy, który on też wykonał dopiero. No, a Hans von Bülow był też sposób zakochany w Wagnerze, w tym sensie, że też właśnie widział w nim takiego idola. No i kiedy Wagner wziął tą Cosimę i w ich takim mieszkaniu w Szwajcarii po prostu zamknął się z nią w sypialni, to jak to potem wspominała służba, Hans von Bülow padł jakby tak na ziemię, zaczął w nią uderzać pięściami i płakać, ale jakby nie przeszkodziło mu to, że się pojawiła pierwsza córka Wagnera i właśnie Cosimy, czyli Izolda, tak ją nazwali, potem była druga córka Ewa, która została później żoną Chamberlaina, tak? No i zgodził się uznać te córki Cosimy von Bülow, swojej żony i Wagnera za własne. Oni już też mieli wtedy dwie córki, Hans von Bülow i Cosima. No i dopiero jak się pojawił syn Siegfried, to już Wagner stwierdził, dobra, to ten już jest syn, to już może być mój dziedzic, tak? I wtedy wymusił właśnie, w sensie Cosima wymusiła na Hansie von Bülowie rozwód, on płakał, on też nie chciał tego, on też to, on też jakby dalej był, on nie tylko był taki, można powiedzieć, pod wrażeniem Wagnera, ale też tą Cosimę tak w pewien sposób idealizował, jakby nie umiał się pogodzić z tą jej stratą. Natomiast z czego się nie robi dla Wagnera, prawda? No i to, więc oni się rozwiedli i po prostu ten syn już był prawnie uznany przez Wagnera. No i to potem między tą pierwszą córką Richarda Wagnera i Cosimy, czyli Izoldą, właśnie między Izoldą a Cosimą potem był w późniejszym czasie spór właśnie też o majątek po Wagnerze, no ale to jest już trochę inna historia, już bardziej związana z całą rodziną Richarda Wagnera, gdzie też może, nie wiem czy w tym programie to poruszymy, ale w kontekście właśnie potem relacji między rodziną Wagnera a Hitlerem warto byłoby też to bardziej przybliżyć. No dobrze. Jeśli chodzi o stosunek właśnie, wspominałeś w jakiś czas przez tego wywiadu, że było dużo krytyków Wagnera, no i jednym z nich był wcześniejszy admirator Fryderyk Nietzsche. Tak, tylko że to właśnie tylko że Nietzsche też był kompozytorem, ale wydaje mi się, że właśnie krytyka Nietzschego była bardziej na tych oparta na założeniach jakiejś ideologii, natomiast była też duża krytyka Wagnera jako kompozytora. Zresztą sam Wagner, on trzeba powiedzieć, że w dużej mierze był samoukiem. Tak? On nie ma jakiegoś bardzo profesjonalnego wykształcenia takiego muzycznego, więc z jednej strony można powiedzieć, to jest dla niego, czy patrząc na jego dzieła, jakie one są poziomie, na też nowatorstwo tych dzieł, no, że miał faktycznie pewnego rodzaju przejawy, albo po prostu można by nazwać geniuszem. Stąd może dlatego, pomimo tego, że on krzywdził pewnych ludzi ze swojego otoczenia, choćby Hansa von Bülowa, to mimo to Hans von Bülow dyrygował dalej tymi jego utworami ze względu właśnie na ten podziw dla niego.
Natomiast właśnie Nietzsche, wydaje mi się, że tutaj... No to przeczytam parę fragmentów, to będzie więcej wiadomo. Tak, że też Nietzsche, on chyba miał w jego muzyce pewne elementy Wagnera też można spotkać, tak? Nietzsche pisał tak, w przypadku Wagnera. Czy Wagner w ogóle był muzykiem? W każdym razie było w nim coś więcej. Mianowicie niezrównany histrio, czyli aktor, to takie słówko średniowiecznego aktora, największy, miły, najwspanialszy geniusz teatru, jaki kiedykolwiek istniał wśród Niemców. Jego miejsce jest gdzie indziej, nie w historii muzyki. Wagner i Beethoven to bluźnierstwa i naprawdę krzywdzi nawet Wagnera. Także jako muzyk był tym, czym był w ogóle. Został muzykiem, został poetą, ponieważ zmusił go do tego tyran, który tkwił w nim jego aktorski geniusz. Nie można zacząć rozumieć Wagnera, dopóki nie zrozumie się jego dominującego instynktu. Znaczy, tu Nietzsche przedstawia właśnie Wagnera bardziej jako takiego aktora, osobę, która po prostu zwraca na siebie uwagę całą swoją ogólnie aktywnością, a nie tylko tym dziełem jako takim. Dalej pisze na przykład Nietzsche tak. O jednej potrzebnej rzeczy Wagner pomyśla Juliet i tak, jak myśli o tym każdy inny aktor dzisiaj. Mocne sceny, jedna silniejsza od drugiej, a między nimi wielka, sprytna głupota. Czyli też Nietzsche podkreśla taką rzekomą miałkość dzieł Fryderyka Nietzschego i to, że to jest nastawione bardziej na właśnie na realizację tych instynktów. To trochę dziwne, że Nietzsche to krytykuje, bo to się wydaje zgodne z filozofią Fryderyka Nietzschego, żeby właśnie akcentować rolę tych instynktów. To dalej. To, że Wagner zademaskował swoją niezdolność do nadawania formy organicznej, że ustawia styl dramatyczny, w którym jedynie stwierdzamy jego niezdolność do jakiegokolwiek stylu, wpisuje się w śmiały nawyk, który towarzyszył Wagnerowi przez całe życie. Zakłada on zasadniczo tam, gdzie brakuje mu zdolności. Czyli Nietzsche też pisał tu w sumie o rzekomo braku zdolności muzycznych Wagnera, które były kryte niby tym jego emocjonalnością tego samego stylu, ale Michał chyba twierdzi inaczej. Jakby, że... Znaczy, to jest tak. Faktycznie nie miał tego takiego warsztatowego wykształcenia, i w pewnym sensie no, kombinował, ale właśnie miał duży talent do wymyślania rzeczy, których jakby wcześniej jakby nie było. On tam na pewno ten język muzyczny, on ewidentnie go rozwinął, tak? Więc to no nie, na pewno brakowało mu takich akademickich podstaw. O tak. Nie? Zamiast, czy to była przeszkoda? Mi się wydaje, że nie, że on sobie poradził, że mimo tych braków to on jednak, te jego dzieła się bronią. I mówię, i pojawiają się elementy, na które wcześniej nikt jakby nie wpadł. Też jest inna rzecz, że, i to też krytycy Wagnera mówili, że on czasami po prostu sobie pożyczał coś. Czyli na przykład Rienzi, no to tutaj duży wpływ miał na niego właśnie ten Meyerbeer. Stąd właśnie Hans von Bülow tak sobie żartował po tym, że to jest najlepsza opera Meyerbeera. Ten akord tristanowski to miał podkraść Listowi, więc też być może starał się tak sprytnie po prostu podglądać innych, jakby inne dzieła i potem z tego coś przenosić. Natomiast na pewno ten język muzyczny Wagner miał wpływ na jego rozwinięcie, to tak bym tak powiedział. A co do jego takiego całego bycia, właśnie takiego robienia z siebie, takiego ciągłego grania, takiego ciągłego aktorstwa, to bym się tutaj zgodził zasadniczo. On często albo właśnie bardzo kimś pogardzał, chociażby właśnie Żydami, nawet tymi, którzy dla niego pracowali, nazywał ich Nibelungami, tak? Nie płacił często za robotę, którą dla niego robili. Tak ogólnie tak można powiedzieć, że z jednej strony pogardzał ludźmi, z drugiej strony często sobie załatwiał różne głównie właśnie pieniądze i takie sprawy, które chciał załatwić przez pochlebstwo. Często właśnie schlebiał tak temu Ludwikowi II Bawarskiemu, też tam starał się go w jakiś sposób pocieszać, jak miał jakieś handry. No. Także tak to wyglądało i sam próbował siebie zrobić siebie takiego właściwie, takiego trochę Boga, można powiedzieć. No. Jeszcze jest takie filozoficzne nawiązanie u Fryderyka Nietzschego, Nietzsche pisze tak. Przypomnijmy, że Wagner był młody, kiedy Hegel i Schelling urodzili ludzkie duchy.
się donosi, to własnymi rękami uczycie w jedną rzecz, którą Niemcy traktują poważnie. Pomysł, czyli coś niejasnego, niepewnego, pełnego przepływ, że wśród Niemców jasność jest zarzutem, logika zaprzeczeniem. No czyli to on tutaj Nietzsche pisze o tym, takiego właśnie jakieś sprzeczne Hegla i tak dalej, no to niby to są filozofie, które są oparte na rozumie, no ale w rzeczywistości jest tam mowa o tym jakimś duchu absolutnym, o czymś takim no do końca niejasnym i no, w sumie tak, takie coś tutaj też jest także u Kanta, co jest też niewidoczne na pierwszy rzut oka, że się wydaje, że Kant jest jakimś twórcą oświeceniowym, a tak naprawdę jest coś niejasnego w tych wszystkich filozofiach, no i tak samo pisze o tym Fryderyk, tak samo właśnie tutaj Nietzsche zwraca na to uwagę, no i Nietzsche twierdzi, że Wagner był de facto realizatorem na poziomie muzyki, na poziomie sztuki, właśnie tego sposobu patrzenia na rzeczywistość, że wystarczy zrobić coś, co po prostu brzmi jakoś tajemniczo, jest jakieś niejasne i że to od razu przykuwa uwagę ludzi. No i twierdzi, że jego sztuka wygląda właśnie w taki sposób. No to mi się tak skojarzyło bardzo ze współczesnymi czasami, bo obecno tak też niekiedy sztuka... Znaczy, tak, no może też chodzi o to, i to był może taki zarzut, że u niego nie ma cezur za bardzo. Że nawet, że on był wręcz zmuszany, jak na przykład ten jego pierwszy dramat muzyczny, który trwa tylko trochę ponad 2 godziny, może 2,5, latający Holender, tam on był zmuszony, żeby zrobić podział między 3 aktami, ale w takiej oryginalnej wersji, którą na przykład nagrał Karl Böhm, tam jest to jakby ciągiem. No. Potem tak samo już potem w tetralogii akurat tam te przerwy są między aktami, ale ogólnie między poszczególnymi scenami jest cały czas ciągłość, cały czas jest tak ta muzyka się tak snuje. Stąd może brakuje właśnie tego podziału. Zresztą Wagner się mu sprzeciwiał, tak, w operze. I dlatego tu nie ma takiego konkretu, tylko są te motywy, które sobie wymyślił i jeden przychodzi na następny, tak, od razu. Czasami kilka występuje naraz i tak dalej, więc on jakby, te zarzuty niektóre pod względem Wagnera były takie, że on faktycznie część tych elementów dzieła postawił do góry nogami, zupełnie pokazał, że można jakby inaczej podejść do dzieła, no i nie wszyscy to wtedy rozumieli, no ale jak pokazują czasy współczesne, to jednak... Właśnie, bo coś takiego, że jeszcze jeśli Wagner miał, no realizował te mimo dzieła gigantyczne, monumentalne, to ludzie, którzy jakby patrzyli, znaczy też trochę filozoficzne mieli podobne źródła, no to coraz bardziej dekonstruowali to wszystko, aż to zostało to doprowadzone przy okazji jakiegoś Duchampa i tego typu ludzi do zupełnej destrukcji. Czyli widzimy, że być może jeszcze u samego zarania ten nurt faktycznie dał jakieś wielkie dzieła, no to taki sposób patrzenia filozoficzny z czasem doprowadzi właśnie raczej do degradacji. Ale bardzo ciekawe, że Fryderyk Nietzsche akurat to słusznie zaznaczył, że to się wywodziła się z tej filozofii jakiegoś Hegla, Schellinga i tak dalej, że Nietzsche to już wtedy dostrzegał. No chociaż sama filozofia i filozofia Nietzschego w rzeczywistości też jest taka niejasna i też stanowi źródło dla inspiracji dla ludzi, którzy później bardziej dekonstruktywnie podchodzi do rzeczywistości. No to też taka ciekawostka. Później tam jeszcze Nietzsche twierdzi, że to, co tworzy Wagner, to jest realne piękno i tam ma takie zdanie tutaj. Po co więc mieć piękno? Dlaczego nie raczej to, co jest wielkie, wniosłe, gigantyczne, co porusza masy? Jeszcze raz. Łatwiej być gigantem, niż być pięknym. To właśnie widzimy. To się tak mocno kontrastuje z tym akurat, co pisał sam Wagner w tym dziele o żydostwie, że tam zarzucał Żydom, że Żydzi tworzą właśnie jakieś takie rzeczy, które bardziej poruszają masy, tak, niż które są piękne. A widzimy, że Nietzsche tak samo zarzucał. Tak, on to pisał tutaj chyba pod adresem Meyerbeera, którego te jego wielkie opery faktycznie poruszały masy. Natomiast Wagner robił właściwie to samo, innymi środkami na pewno. No i czasami też był u niego taki, można powiedzieć, brak umiaru. No. To znaczy, śpiewacy noreberscy 4,5 godziny trwa w 3 aktach. I tu faktycznie to jest, można powiedzieć, tematycznie najlżejsze z dzieł Wagnera. To jest komedia jedyna chyba z tych 10 dramatów muzycznych, bo jeszcze oczywiście wcześniej ten Zakaz miłości też była komedia. Natomiast
mimo tego, że jest tam najwięcej takiego, można powiedzieć, optymizmu, chociaż też są wpływy Schopenhauera i tak dalej, tam Hans Sachs mówi, że nie chce być królem Markiem z Tristana i Isoldy i jakby wyrzeka się tej miłości do tej Ewy Pogner, dużo od niego młodszej, tak dalej, właśnie z tego względu, że on już jest stary, że zostawi ją komuś innemu, mimo że ma u niej w jakiś sposób powodzenie, tak? No, ale ogólnie całość jest bardzo taka, najbardziej radosne dzieło Wagnera, to mimo tego jest przytłaczające właśnie tym hałasem, tym nagromadzeniem tych właśnie instrumentów blaszanych, tymi ciągłymi fanfarami, w końcu tym krzykiem chóru pod koniec. No, także w tym sensie to już przestaje być piękne, to już właśnie zaczyna przytłaczać, tak? To jeszcze bym był w stanie zrozumieć. Natomiast mówię, to jest jedna część jego twórczości. Bo oczywiście też można powiedzieć, że jest spora część bardzo subtelnych momentów w całej jego twórczości muzycznej. Filip, może pozwolić, że ja przytoczę tutaj parę zdań z Antychrysta Fryderyka Nietzschego na temat Kanta, bo ty tu wspomniałeś o Kancie. Jaki był stosunek Nietzschego do Kanta. Więc Nietzsche pisze tak. Kant to chińszczyzna królewiecka, szczególnie jego imperatyw kategoryczny. I mówi tak. Kant stał się idiotą, a to przecież współczesny Goethego. Ten człowiek, ten typ pająka był niemieckim filozofem i ciągle jeszcze nim jest. Wzbraniam się, by powiedzieć, co sądzę o Niemczech. Błędny instynkt we wszystkim i wobec każdego działania. Działanie wbrew naturze jako instynkt. Niemiecka dekadencja. To jest cała filozofia Kanta. I jeśli teraz byśmy wzięli sprawę wolności Kanta, do której też Wagner nawiązuje, to Kant przecież napisał w momencie, kiedy Polska upadała w 1795 roku, że wolność jest tylko w państwie pruskim. Że polskie pojęcie wolności to jest barbarzyństwo. I w związku z tym Nietzsche to odrzuca i mówi, jeśli teraz tą filozofią kierują się twórcy kultury niemieckiej, tak jak Wagner, i to ma być kultura, która ma uzdrawiać siły witalne narody, to jest to oczywiście dekadencja i myślenie błędne. No, a jak sam Wagner patrzył na innych kompozytorów, to też zanotowała Cosima von Wagner, czy von Bülow wcześniej, przepraszam, Cosima, potem Wagner, po tym ślubie w protestanckim ośrodku. Jak Wagner widział ten muzyczny wszechświat? W kosmosie, w tym kosmosie Beethoven jest człowiekiem, natomiast Mozart stanowi niewinne i naiwne królestwo ziemi, roślin i zwierząt, nieświadome radości i cierpienia. Dla tej całości Wagner jest jak właśnie objawienie, religia. Stary Bach jest tu mniej więcej jak cały system planetarny, jeszcze przed oddzieleniem się od Słońca. W takim otoczeniu dla komara, jakim jest Mendelssohn, nie ma miejsca na przechwałki. Tutaj nazywał Mendelssohna komarem, później nazwał go małpą, a sam podobno od tego Mendelssohna parę motywów sobie pożyczył. Znowu bez poddania. Tak też niestety tak miał. No Nietzsche pisze jeszcze na koniec tak. Piękno jest trudne, szczerze się piękno. I melodii. Oszczerstwo, moi przyjaciele, oczerniajmy, jeśli w ogóle myślimy poważnie o naszym dziele, oczerniajmy melodię. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż piękna melodia. Nic tak nie psuje smaku. Jesteśmy zgubieni, moi przyjaciele, gdy znów pokochamy piękne melodie. No oczywiście to jest szyderstwo, że niby twórcy, tak jak Wagner, psuli tą melodię. No. No tak, bo u niego melodia stała się powiedzmy po prostu mniej ważna, bo ważniejsze dla niego było słowo. Stąd właśnie nie ma u niego często ten element dzieła muzycznego, jakim jest melodia, no faktycznie zszedł na dalszy plan. A wcześniej w operze Belcanto zwłaszcza to był pierwszy plan, tak? Więc natomiast sam Nietzsche, no to jakim był kompozytorem też każdy może ocenić, słuchając jego dzieł. Moim zdaniem jakoś tam nie wybijał się ponad przeciętność. Ale co ciekawe z tą melodią, że na przykład współcześnie też, jak na początku jeszcze muzyka popularna długo zakrywała tę melodię, nawet właśnie to, że ona sprawiała przyjemność, opierało się na pewnych takich chwytliwych melodiach,
jak między innymi zobaczymy jakichś Beatlesów, tego typu, gdzie się przybyje ta melodia, to czasem na przykład muzyka popularna też zaczęła w ogóle zawracać melodię. No i obecna muzyka, no nie wiem, często jest taka w ogóle amelodyjna, czyli to też jest widoczna, to przewiduje Nietzsche, że będzie raczej anihilacja melodii różnego typu działach, to także jest dostrzegane obecnie i jakoś to wynika oczywiście z wcześniejszych nurtów, skąd tak też zwróciłem na to uwagę. No dobrze, myślę, że możemy iść do podsumowania i do tego wątku związanego z masonerią. Wymieniliśmy masę rzeczy, które na pewno podsuwają nam tezę, że Richard Wagner z pewnością nawiązywał do takich nurtów intelektualnych, które mają związek ideowy z tym, co myślę masoni, a także inne nurty ezoteryczne, to odniesienia są tutaj jasne do jakiegoś kataryzmu i do tego typu doktryn, no zwłaszcza do tej idei nadczłowieka, że pojawia się ten nadczłowiek, który przyjmuje te cechy i rolę Boga i politycznie oczywiście to wiedzie do powstania takich systemów, których no, de facto rządzi pewna elita tych nadludzi, którzy już dożyli się tych wcześniejszych okowów wyzwolić. Takim skrajnym przykładem był oczywiście ten nazizm, ale taki no, nazizm ideowy, jakby który bardziej prawdziwy nazizm, bo oficjalnie nazizm też był narodowym socjalizmem, czyli niby oficjalnie miał dawać tą równość ludziom, jakimś Germanom i tak dalej, jednak tam naprawdę to były rządy elity, tak samo jak w komunizmie, czy we współczesnym systemie takim liberalnym. No ale czy Wagner był naprawdę takim masonem par excellence, czy należał do jakiejś grupy masońskiej i tak dalej? Nie wiem, czy Bogusz masz jakieś informacje. No, Nietzsche sam podaje, że kiedy przebywał w Szwajcarii, kiedy został profesorem w Bazylei na uniwersytecie, to było w 1869 roku, to często bywał u Wagnera, który tam właśnie mieszkał, najpierw w Curychu, a potem w Lucernie. I tam się spotykali przez prawie 4 lata, 5. I Nietzsche wspomina, że tam poznał wiedzę na temat Katarów. I on w roku 1882 wyda dzieło Wesoła, radosna wiedza. Die fröhliche Wissenschaft. I to jest praktycznie przejęte w całości z ideologii Katarów. I kiedy Nietzsche już odchodzi, nie przyjaźni się z różnych powodów, bo to, co Nietzsche mówi, to jest jedna rzecz, a obiektywnie możemy powiedzieć, co jest coś innego, Nietzsche w swojej autobiografii nie zawsze jest dokładny, to Nietzsche krytykuje właśnie Wagnera za antysemityzm, ale jednocześnie podoba mu się właśnie ta idea zmierzchu bogów. Pisze dzieło Zmierzch Bożysz, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. W związku z tym, jeśli mają coś wspólnego, to właśnie to, że ich nowym bogiem jest wiedza i Nietzsche strasznie tą wiedzę bierze jako nowego boga w swoim dziele Antychryst. A to nie jest do końca wiedza naukowa, bo my często mówiąc wiedzę mamy na myśli wiedzę naukową, a to właśnie taka wiedza w sensie gnoza. W sensie, dokładnie, jak on sobie to definiuje. I tutaj widzimy, że Nietzsche i Wagner mają wspólną bazę. To jest ta wiedza, która w Niemczech strasznie się rozprzestrzeniała już od końca XVIII wieku, od luminatów, kiedy w 1790 roku zabroniono działalność iluminatów, król pruski Fryderyk Wilhelm II w 1798 zabronił w ogóle działania stowarzyszeń tajnych na terenie Prus z wyjątkiem starogermańskim. Czyli jeśli chciały jakieś tajne organizacje działać, to musiały to być germańskie i nie mogły w swoich szeregach mieć Żydów. I tak to przetrwało, można być pod dywanem przez XIX wiek, a początek XX wieku zaczęło znowu wypływać na zewnątrz. Tak powstanie Thule Gesellschaft, do którego Hitler, Rosenberg, Hess i ci inni tam będą płynęli. I tutaj widzimy, że w tych starogermańskich tajnych związkach działał i Nietzsche, i Wagner. Głównie w Szwajcarii, gdzie była większa wolność.
Niemczech robili to już po cichu. 10 stycznia 1835 roku między innymi w loży masońskiej w Magdeburgu wystawiono właśnie wróżki Wagnera. To też jest taki argument. I też i podczas swojej pobożności w mieście Bayreuth, on poznał Friedricha Faustella, który był wtedy wielkim mistrzem wielkiej loży masońskiej z Ursyny. Znaczy dosłownie tak jakiś tak? Czyli widzimy, że to są znajomości też z masonami, natomiast ten mason finansował festiwale, które miały tam miejsce, festiwale wagnerowskie. Później, co ciekawe, finansowanie tych festiwali przyjęli też Żydzi. Też, między innymi, bo tam, że tak powiem, to było dosyć duże przedsięwzięcie, tam też część środków, potem część środków była publiczna, tam, i miasto Bayreuth się dorzucało potem, tak. ale też właśnie Żydzi. Też była fundacja związana właśnie z Wagnerem, która też za to odpowiadała organizacyjnie. Także tam było więcej podmiotów. Tak. Natomiast między innymi Żydzi to był właśnie ten problem dla organizatorów, kiedy część Żydów została po prostu pobita. Bo też tak w śpiewakach norymberskich jest ta postać negatywna, antybohater Beckmesser, który często jest interpretowany też właśnie jako przedstawienie Żyda. On zostaje, przepraszam, w fabule on właśnie zostaje potem przez ten tłum z Norymbergi wypędzony. Co ciekawe, tu było nawiązanie do kultury, bo Boguś w pewnym momencie mówił o Indiana Jonesie, gdzie pojawia się motyw Świętego Graala, no a ten motyw też się pojawił w innych działach, między innymi w kodzie Leonardo da Vinci, Dana Browna. Ja tej książki nie czytałem. Mogę przeczytać, żeby nagrać właśnie program taki popkulturowy o niej, natomiast podobno też tam jest wymieniony Richard Wagner jako jeden z masonów i tam jest podane właśnie i są nawiązania do jego dzieł takie pomiędzy wierszami, także no, w takim kontekście popkulturowym jest takie nawiązanie. Richard Wagner, tak samo zresztą jak Fryderyk Nietzsche, pojawiają się też jako święci na mszy masońsko-katolicko-gnostyckiej, której scenariusz napisał Aleister Crowley. Scenariusz, to znaczy ryb, stworzył Aleister Crowley, która jest odprawiana w Oto, czyli w Ordo Templis Orientis, też takiej grupie masońskiej. No i widzimy, że to w każdym razie Wagner na pewno jest jakoś adorowany też przez tych masonów. Widzieliście zresztą, że idzie za jego życia, loże masońskie na pewno się interesowało jego twórczością, także są mocne poszlaki, że on miał związek z tą masonerią, bo wydaje się, że masoni starają się promować czyli swoich ludzi, także te duże, mocne związki i finansowanie z tą osobą z masonerią jest jednak... Tak, ale z drugiej strony Wagner, no to był człowiek, który no miał wiele wad takich, miał taki też trudny charakter, więc być może nie nadawałby się na masona, który w pewien sposób musi mieć chociażby jakąś powściągliwość. To jest też możliwe, że nie będzie się go przyjmować, skoro i tak tą ideę masońską wygłaszał de facto. Dokładnie. Gdzie, też kwestia na przykład dyskrecji, gdzie Ludwik II Bawarski prosi go, żeby o czymś nie mówił, a potem w jego listach to wszystko jest spisane, tak? Na przykład. I to... Więc wiecie... Inna rzecz to światopogląd, który by się zgadzał ze światopoglądem masońskim, a inna rzecz, czy on faktycznie wytrzymałby w takim tajnym stowarzyszeniu. To jest podobnie jak z Adolfem Hitlerem. Adolf Hitler niewątpliwie chodził na spotkania Tule Gesellschaft, gdzie był... Ale czy należał? Piszą oficjalnie, że był kandydatem, dlatego że Adolf Hitler, tak powiedziałeś, czy wytrzymał. To był taki wilk alfa i na dłuższą metę nie zniósłby, żeby ktoś nim rządził. Chyba, żeby to przejął. Jak widział, że tam są silniejsze osobowości, to raczej się wycofywał, ale to nie znaczy, że rezygnował. Ale był, jak to Filip powiedział, inspirowany przez nich. No przecież Deutsche Arbeit powstała w momencie, kiedy Tule Gesellschaft stwierdziła, że należy robotników do jakiejś partii zorganizować. I Hitler zaraz był na początku, razem z Drexelem. Kiedy zauważono, że same hasła marksistowskie nie pociągną mas niemieckich, to wtedy doszli do wniosku, no to musimy jakiś inny element dołożyć. No to zauważyli, że do elementu tego marksistowskiego, gdzie bronimy wszystkich robotników i w ich celu idziemy na barykady,
to dołożyli ten element narodowy, bo Hitler już widział zaraz po zakończeniu I wojny światowej, kiedy w Niemczech, w Republice Weimarskiej bałagan się zrobił, że siłą, która to uporządkować może, musi być połączenie tego ruchu marksistowskiego z ruchem nacjonalistycznym. I tak w piątkę zdecydowali, że zmieniamy nazwę partii, dokładamy element nacjonalistyczny i wprowadzili Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotników. To był naprawdę marketing, bo chodziło o to, żeby stworzyć sobie tam swoją elitę. Tak, ale na to działało, ale to na masy... Ale na masy niemieckie to działało, bo nagle, jak mało kto się interesował jego przemówieniami w tym Hofbräu, gdzie tam był dobrym mówcą, tak zaczęli masowo się garnąć ludzi. Do tego stopnia, że w 23 roku zrobili zamach stanu, przypróbowali, on się nie udał, ale jak zobaczymy już tą elitę, o której tu właśnie mówi teraz Filip, to kogo tam znajdujemy? Późniejszych, najważniejszych decydentów w III Rzeszy. Hans Frank, który już prowadzi, też był członkiem. I to są protoplaści, późniejsze SS, tak, i Państwa Narodowo-Socjalistycznego. Tak, ale też tu trzeba powiedzieć, że na Hitlera właśnie wpływ miał Wagner, dokładnie jego dzieła. Na tą późniejszą jego rolę przywódcy. I już kiedy on był, ta jego inicjacja nastąpiła, tak, to może to powiemy, bo to jest bardzo ciekawe. Tak, jak miał 12 lat, bo pierwszy raz obejrzał Lohengrina i już od tego momentu był Wagnerianinem. A jak miał lat 17, w 1906 roku, jest w listopadzie, w Lipsku, W Linzu, w Austrii, wystawiano Rienciego. I był tam na tym przedstawieniu ze swoim przyjacielem z tamtych czasów, Augustem Kubickiem. August Kubicek. Jeżeli mu wierzyć, to są takie słowa Kubicka na ten temat, że wspinali się na wzgórze Feinberg nad Dunajem, wciąż jakby i milczeli. Już po tym przedstawieniu. Nie mówili żadnego słowa i w pewnym momencie ten jego przyjaciel, Adi, zaczął mówić. Słowa płynęły z niego, jak już cytat, jak zastała woda, która wypływa przez pękające tamy. No i właśnie on zaczął mówić właśnie tak porywając obrazowo o tym zadaniu, które kiedyś otrzyma od narodu, by go wywieźć z niewoli na wyżyny wolności. Tutaj mamy takie świadectwo właśnie Kubicka na ten temat, a sam Hitler, kiedy szef organizacji partii NSDAP, Robert Ley, zaproponował, żeby może zmienić otwierającą każdy zjazd NSDAP w Norymberdze, żeby zmienić tą uwerturę do Rienciego na jakiś inny utwór, taki bardziej adekwatny może, ten to Hitler powiedział tak. Wie pan, Ley, ja nie przez przypadek wybrałem tę uwerturę do Rienciego na otwarcie zjazdów partii. To nie jest tylko kwestia muzyki. Ten syn drobnego karczmarza miał 24 lata, kiedy pociągnął za sobą Rzymian, by rozpędzić skorumpowany senat, przywołując wielką przeszłość imperium. Jako młody człowiek miałem przy tej boskiej muzyce w teatrze w Lincu natchnienie, że musi mi się udać spoić państwo niemieckie w jedno i uczynić je wielkim. Tak, i kiedy popatrzymy, kim był Renzi, już kolega wspomniał, bohaterem XIV wieku, to musimy również wziąć pod uwagę innych autorów, którzy mieli na Adolfa wpływ, będzie o tym mówił, to na przykład Petrarka. I w związku z tym Adolf Hitler sięga do tych źródeł i zaczyna myśleć, o tym też Kubicek wspomina, jaki to ma wpływ na niego. On nabrał wtedy już, stracił wiarę katolicką, chociaż chciał być księdzem też, sobie poszukał seminarium w Linz, a zacznie być antychrześcijański. I tu się to wszystko zleje mu w tej jego głowie. Nietzsche, Wagner, Renzi, i zaczyna mistykować. Sam Goebbels zapisze w swoim notatniku, który prowadzi: wydawało mi się, że znam Hitlera, ale kiedy nieraz do nas mówi, to nie wiem, czy on jest człowiekiem.
a czy demonem. I w związku z tym, jak to wszystko połączymy, to widzimy, że Hitler już od młodości zaczął się interesować okultystyką, znakami takimi jak Hakenkreuz, czyli swastyka, którą spotyka już w Austrii, nawet w kościołach, gdzie będzie chodził do się uczyć też. Zaczyna czytać pisma ezoteryczne, to będziemy mówić w trzecim odcinku na ten temat. I kiedy wybuchnie wojna, będzie już żołnierzem, to będzie czytał w okopach Der Wille zur Macht, czyli wola mocy, jak to jest w języku polskim przetłumaczone. I on nie będzie marzył o mocy, w sensie będę miał siły w nogach więcej, żeby biec, czy na rowerze jeździć, tylko jak przejąć władzę, żeby zmienić losy Niemiec i Europy. Na jednym z forum sprzed 20 lat znalazłem też taki wpis, który przeczytał. To jest strona Narchive, jakieś bardzo archaiczne archiwum. I tam autor pisze coś takiego. Ponieważ Wagner interesuje się wszystkim, co dotyczy masonów i jego kontaktu z masonami, wiele ideach i rytuałów masońskich. Jednak nie dostaje się oczywista w Lohengrinie i Parsifale. W obu sztukach Wagner wspomina złowrodą świątynię. Co więcej, wydaje się, że być podobieństwem między że są podobieństwa między Parsifalem i czarodziejskim fletem Mozarta, który jest operą masońską. Podobnie jak Tamino, Parsifal musi wędrować i wchodzić do świątyni. Jego mądry i stary przywódca, główny męs, to prawie ta sama postać, co Sarastro w czarodziejskim flecie. Dwie wielkie uroczystości świątynne, posiłek kochanków w pierwszym akcie i uroczystości pogrzebowe w trzecim akcie, są podobne do współczesnych rytuałów masońskich. Ważne wydarzenia rozpoczynają się w południe, kiedy słońce stoi wysoko, czyli innymi słowy, kiedy świeci, jest samo południe. Ten sam sposób, w jaki harmonogram pracy zostaje odkryty w świątyni masońskiej, święty Graal zostaje ujawniony w Parsifalu. Znaczy takie podsumowanie tych rzeczy, o których mówiliśmy, jakie tylko 10, plus jeszcze to rzekomo podobieństwo do czarodziejskiego fletu. No dobrze, wydaje mi się, że możemy powoli kończyć temat. Myślę, że dosyć dużo mówiliśmy na temat biografii Wagnera i tych właśnie jego odniesień ezoterycznych. No sama biografia była ważna w kontekście, żeby zrozumieć tego, dlaczego Wagner do takich, a nie innych doktryn się odnosił. No i wiemy teraz już więcej, dlaczego Hitler brał z niego przykład, jeśli chodzi o pewne doktryny, zwłaszcza ta doktryna jest najważniejsza, a umyka przed takim pobieżnym rozumieniu Hitlera, to znaczy ta idea właśnie nad człowieka, ale nie rozumianego tak, nad człowieka w taki sposób, nazwijmy to płytki polityczne, że nad człowiek to jakiś potomek rodu Germanów, tylko nad człowiek w takim sensie, że to jest ktoś, kto faktycznie uzyskał tą gnozę, to oświecenie, do czego Hitler oczywiście nawiązuje i nawiązują postacie, którymi się Hitler inspirował, jak widzimy w tych dwóch odcinkach. No i oczywiście zapraszam już na takie podsumowanie tych rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, do samego Adolfa Hitlera. Tam się dowiemy, jak omawiany tutaj Wagner, a tak samo Fryderyk Nietzsche wpłynęli na samego Adolfa Hitlera. No i to sobie też tutaj omówimy na pewno z Bogusiem. No ja jeszcze może na zakończenie, bo nie chcemy wyprzedzać, co będzie w trzecim odcinku, ale gdzie zmarł Wagner? Otóż Wagner zmarł w Wenecji, kiedy w 1882 roku została wystawiono jego dzieło Parsifal w Bayreuth, które kosztowało go dużo energii, postanowił odpocząć i pojechał do Wenecji, tam się dobrze czuł. I tam zmarł 13 lutego 1883 roku. Tak, pokłócił się wcześniej jeszcze z Cosimo. No ale to należało do jego życia. I to tak, no i też miał atak serca potem. Prawie 80 lat żył. Przepraszam, 79 lat, tak, 13 lutego dokładnie. Dożyłby 79. Potem gondola z jego strumną ciałem płynęła. Wtedy też Liszt napisał taką żałobną muzykę z tej okoliczności. No, tak. Król Bawarski przeżył go, Ludwik II umrze tak, parę lat później, trzy lata później. Też w tajemniczych okolicznościach, ale to już inna historia. To jest inna historia, tak. Natomiast co jeszcze do Wagnera i jego wpływu na Hitlera, no jak się tak przeanalizuje biografię Hitlera i pokaże się Rienzi'ego, no nie sposób nie pokojarzyć pewnych podobieństw tutaj, więc to no. A nie wiem, czy coś jeszcze można powiedzieć tutaj o tym antysemityzmie Wagnera,
gdzie on miał sen taki, który zanotował jako Sima von Bülow, że śnią mu się, najpierw mu się śni, że Cosima go nie kocha, a potem Żydzi, którzy się zamieniają w robaki. I potem też, zwłaszcza w kinematografii III Rzeszy, chociażby w filmie Der Ewige Jude, tak jest. Wieczny Żyd, Fritza Hitlera, pojawia się ten motyw robaków w domostwach żydowskich. Tak jest, Die Ungeziefer. Tak, także Roberta też był taki Maja. Wpływ. No i tym takim łącznikiem między Wagnerem a Hitlerem był na pewno Chamberlain, czyli ten zięć Wagnera, który... Bratanek Neville'a Chamberlaina. Tak. To także tyle i to chyba w następnej części coś może więcej. Pogłębimy, jasne. Tak, w następnej części już będzie omówiony to ostatni Adolf Hitler, także jak któryś się zainteresowało, to zachęcam do subskrypcji kanału, no i do następnych odcinków. Dziękuję za uwagę.